Szanowni Państwo, otwieram obrady 30. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przechodzimy do punktu pierwszego, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza. Witam również pana wicewójta, którego z nami nie ma, Tomasza Hołowatego, ale może nas odsłuchuje. Pani skarbnik dzisiaj też nie ma, jest usprawiedliwiona. Witam jeszcze panią sekretarz Monikę Tarnowską, panią radcę prawnego panią Kamilę Korn oraz wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu tej sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 14 radnych. Proszę potwierdzić na tym naszym urządzeniu, żebyśmy sprawdzili, czy wszyscy są. Trzeba wcisnąć za. Dziękuję bardzo. Jest 14 radnych uczestniczy w sesji. Czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawniania danych osobowych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, jest to przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 30. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał i innymi materiałami sesyjnymi został radnym przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Nie widzę. W takim razie uznaję, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przez radnych przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Informuję, że do przyjęcia są protokoły z sesji 26, 27, 28 i 29. Zgodnie z paragrafem 41 ustępu 3 Statutu Gminy protokoły były wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako przewodnicząca Rady zapoznałam się z nimi i nie wnoszę uwag. Zgodnie ze statutem przyjęcie przez radnych protokołu z poprzednich sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji. W takim razie czy radni zgłaszają uwagi bądź wnoszą o uzupełnienie tych wymienionych protokołów? Nie widzę. W takim razie informuję, że wobec braku uwag ze strony radnych wyżej wymienione protokoły uznaję za przyjęte. Przechodzimy do punktu kolejnego. Są to sprawy organizacyjne. Punkt czwarty. Tutaj poproszę panią sekretarz Monikę Tarnowską o zabranie głosu. Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, przybyli goście. Jak państwo wiedzą, od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, zwany Spisem Ludności. Obejmuje on wszystkich mieszkańców naszego kraju i udział w nim jest obowiązkowy. Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez dedykowaną do tego celu specjalną aplikację. Rozumiemy, że nie wszyscy potrafią w tej aplikacji się posługiwać, dlatego też ten wywiad uzupełniający jest metodami poprzez wywiad telefoniczny bądź osobisty udział, przyjście do urzędu gminy. Pragnę Państwa poinformować, że w Urzędzie Gminy, które jest jednocześnie siedzibą Gminnego Biura Spisowego, zostało przygotowane stanowisko spisowe, komputerowe do tegoż spisu. Jest do tego delegowany pracownik i bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Należy się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 664 487 490 lub 94 31 80 962 w celu umówienia się na dzień i godzinę. W przypadku dużego zainteresowania istnieje także możliwość zorganizowania w dniu 26 czerwca bieżącego roku dyżuru w siedzibie Biblioteki Publicznej w Biesiekierzu. Jest to dzień ten przypada na sobotę. Dodatkowo będzie to okazja, pod której Państwo będziecie mogli osobiście dowiedzieć się wszystkiego i zasięgnąć opinii i tutaj otrzymać pomoc poprzez spisanie się. W naszej gminie zgłoszonych jest trzech rachmistrzów. Niestety nie można podawać ich danych osobowych, ale możecie Państwo wszystkie informacje uzyskać od koordynatora podpodane wyżej przeze mnie telefony, ale też chciałbym Państwa poinformować, że
rachmistrzowie bądź Główny Urząd Statystyczny kontaktuje się z Państwem poprzez numery telefonów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. W przypadku Państwa obaw prosimy o telefon do Urzędu Gminy i będziemy wtedy potwierdzać wiarygodność i tą osobę, która jest, przedstawia się u Państwa jako rachmistrz. Bardzo serdecznie prosimy o spisanie się, dlatego że zgodnie z otrzymanymi danymi na dzień 3 czerwca realizacja spisu na terenie naszej gminy wykonana jest w około 24%. Jest to bardzo niski procent. Na 1199 osób, które są wykazane do spisania, spisanych zostało zaledwie 1707 osób. Bardzo prosimy o rzetelne podejście, a jeżeli Państwo... przepraszam. 7199, to przepraszam bardzo, osób, które są wykazane w spisie, spisało się jedynie 1707 osób. Bardzo prosimy o dokonanie tego spisu i jeżeli jest potrzeba, telefoniczne umawianie się u nas w urzędzie i służymy pomocą. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani sekretarz. Proszę państwa, ja jeszcze może w tych sprawach organizacyjnych chciałabym serdecznie złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządowca, który był 27 maja dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy i wszystkich jednostek. Dziękuję państwu za tą pracę zawodową, za ten trudny rok i żeby ten dzień no, już był. Państwo myślę, że mile spędziliście we własnym gronie, także dziękuję państwu za tą pracę zawodową. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 5. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Poproszę tutaj pana Andrzeja Leśniewicza, wójta gminy Biesiekierz, o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Wysoka Rado, szanowni goście, drodzy mieszkańcy. Dzisiejsza sesja jest szczególna, dlatego pozwolą państwo, że również w szczególny sposób sprawozdam swoją działalność międzysesyjną, przedstawiając miniony rok. Rok, który będzie oceniany przez obecnych tu radnych Rady Gminy w Biesiekierzu w formie uchwały absolutoryjnej oraz wotum zaufania. A rok 2020 był rokiem niezwykle trudnym, niespotykanym do tej pory w historii gminy, można powiedzieć także Polski, ale nawet generalizując to całego świata, ze względu przede wszystkim na pandemię. Ponad rok temu pojawiła się przede wszystkim niepewność, brak prognoz, wieszczenie wszystkiego co najgorsze, w tym również w finansach publicznych. To między innymi dlatego w marcu solidarną decyzją wstrzymaliśmy inwestycje i inne działania, które nie były rozpoczęte lub dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. A w maju wykreśliliśmy je z budżetu. Oświetlenie, przypomnę, to było około 400 tysięcy. Remont dróg w technologii płyt Jumbo, 1 350 000. Instalacje gazowe w Świetlicach to kolejne 200 tysięcy. To tylko niektóre z anulowanych inwestycji. Również z powodu niepewności ekonomicznej zreorganizowaliśmy działalność świetlic i urzędu, racjonalizując wydatki i przygotowując się na najgorsze scenariusze, którym w tamtym czasie nikt nie potrafił przewidzieć, nikt nie znał. Ale dzisiaj z ogromnym zadowoleniem i wielką wdzięcznością oraz podziękowaniem kierowanym do Państwa stwierdzam, że zdaliśmy ten egzamin. Egzamin zarówno z lokalnego patriotyzmu w trudnym czasie, poprzez między innymi szycie masek i dostarczanie tych maseczek, pomoc seniorom, ze zrozumieniem i odpowiedzialnością podejmowane trudne decyzje, w tym również finansowe i kadrowe, ale także normalną pracę, która mimo trudnych warunków, mimo problemów kadrowych przyniosła efekty, które za chwilę przedstawię. A najwięcej działo się w obszarze dróg. Warto tu przypomnieć, że w 2020 roku właśnie w ramach tak zwanego kaskadowego przekazywania dróg powiat koszaliński przekazał gminie 3,5 kilometra dróg prowadzących do Parsowa i Świemina. Warto dopowiedzieć, że w lutym bieżącego roku gmina złożyła wniosek o kompleksową ich przebudowę do nowego rządowego funduszu na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
państwowe gospodarstwa, przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W 2020 roku przystąpiliśmy również do realizacji dwóch inwestycji drogowych w Starych Bielicach na ulicy Polnych Traw i Jabłoniowej, koszt całkowity 1 400 000, oraz w Nowych Bielicach na ulicy Parkowej, koszt ogólny 1 800 000. Trzeba tu dodać, że zakres obu tych inwestycji, w szczególności na Polnych Traw i Jabłoniowej, wykraczał daleko poza standardową budowę nawierzchni, ponieważ rozwiązaliśmy tam wieloletni problem zalewania tych ulic. Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie i jesteśmy w trakcie realizacji największego zadania inwestycyjnego w gminie, polegającego na przebudowie ulicy Dębowej, Platanowej i części Jesionowej w Starych Bielicach. Jest to długość około ponad nawet 1 600 km, a koszt całkowity opierał na początkowo na 5,3 miliona. Zadanie zostanie zrealizowane niebawem, praktycznie do sierpnia ma być zrealizowane tego roku. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na etapie składania wniosku i decyzji o dofinansowanie w maju 2020 roku było to zadanie szacowane na 5,3 miliona, z czego wnioskowaliśmy o maksymalny poziom dofinansowania 50%. Właśnie w tym samym czasie polityka rządu była taka, aby dofinansować jak najwięcej inwestycji, stąd i nasz wniosek znalazł się na liście rankingowej, ale z obniżonym dofinansowaniem do poziomu 25%. I znowu wspólnie zdecydowaliśmy, by podjąć ryzyko i zrealizować ten projekt mimo znacznie zmniejszonej dotacji. Podjęliśmy to wyzwanie i wygraliśmy. Bo dzisiaj po przetargu wartość projektu spadła do 4 300 000, a rządowe wsparcie finalnie wzrosło do 50%. Na terenie gminy przebiegają również wymagające naprawy drogi powiatowe. W bieżącej kadencji znacznie usprawniliśmy współpracę zarówno organizacyjną, jak i finansową z powiatem koszalińskim. Na podstawie wspólnych porozumień zrealizowaliśmy kolejny etap budowy chodnika na ulicy Bałtyckiej. Nadmienię tylko, że w tym roku kontynuujemy tą współpracę i będziemy chcieli zbudować dalszy ciąg tego chodnika, ciągu pieszego do Gniazdowa. Przejście, między innymi przejścia dla pieszych w Świminie, jak i również wspólnie zrealizowaliśmy bardzo ważną drogę na odcinku Biesiekierz-Parnowo, bo ona tak przeszła jakby bez echa, bez szumnego otwarcia, a to jest jedna z ważniejszych dróg alternatywnych dla naszych mieszkańców, ale i również dla turystów, którzy zmierzają nad morze. Koszt tego zadania wyniósł 3,5 miliona, z czego 1 700 000 dofinansowano z rządowej dotacji. W tym zadaniu gmina również udzieliła pomocy finansowej powiatowi koszalińskiego z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku, a zakończono w 2021. W tym miejscu również z ogromnym zadowoleniem, korzystając z okazji, chcę poinformować, że jeszcze w 2021 roku nowej drogi powiatowej doczekają się mieszkańcy Świemina i Warnina. Bo właśnie na tym odcinku kontynuowane będzie zadanie, które także otrzymało wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Długość tej drogi wynosi ponad 3 km, a jej stan techniczny już dawno kwalifikował ją do przebudowy. Najświeższe dane, przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca wyłoniony, jest umowa już podpisana, także niebawem mieszkańcy Świemina i Warlina mogą się spotkać z utrudnieniami, ale myślę, że krótkimi, a w efekcie zamknie się to naprawdę, cała pętla będzie od Trzustki poprzez Świemino, Warnino, Kraśnik zrobiona naprawdę w dobrym standardzie. Z tego samego funduszu będzie także wsparta budowa ulicy Kalinowej i Akacjowej w Starych Bielicach. Koszt całkowity tej inwestycji to 3 200 000, z czego dotacja pokryje około 1 200 000. Wnioski o dofinansowanie obydwu tych zadań złożono w sprawozdawanym 2020 roku. Również stale rozwijamy naszą ofertę oświatową, kulturalną i sportową. W minionej kadencji, pamiętacie Państwo, oddaliśmy do użytku nową salę gimnastyczną w Starych Bielicach. Dostrzegając ogromne potrzeby w tym zakresie,
Już w 2020 pozyskaliśmy ponownie środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki i rozpoczęliśmy budowę pierwszego w naszej gminie boiska ze sztuczną nawierzchnią, torem wrotkarskim i skocznią. Koszt tego zadania to 1 300 000. Inwestycje zakończono w 2021, gdzie uroczyście oddawaliśmy ją do użytkowania. Uroczyste otwarcie odbiło się szerokim, bardzo pozytywnym echem zarówno wśród mieszkańców, jak i osób postronnych, które ten proces obserwowały. A słyszę zewsząd oznaki takiego zadowolenia i radości, że ta inwestycja została w tak krótkim czasie zakończona. I najcenniejsza jest ta radość tych dzieci. Kiedykolwiek ktokolwiek z Państwa nie przejeżdża, to widać, że to boisko żyje i naprawdę cieszy nie tylko młodzież, ale i starszych, i dorosłych. No i przede wszystkim chyba panią dyrektor szkoły. Należy również wspomnieć, że w tej kadencji wybudowaliśmy 12 nowych placów zabaw. Słownie 12 nowych placów zabaw. W 2019 ruszyła budowa pierwszych 5, które stanęły w Biesiekierzu, w Laskach Koszczalińskich, Parnowie, Kotłowie i Nowych Bielicach, a wcześniej także przy szkole w Starych Bielicach. A w 2020 roku zbudowaliśmy kolejnych 6 placów w Warninie, Świeminie, Warsowie, Gniazdowie, Kraśniku Koszalińskim i Cieszynie. Rok 2020 to także znaczące zmiany w ofercie świetlicowej. Musieliśmy zadbać o nowy model funkcjonowania wszystkich obiektów świetlicowych. Zmusił nas do tego niestety COVID i jego ekonomiczne skutki. Dlatego i w tym obszarze posiłkujemy się finansowaniem zewnętrznym i świadczeniem nowej oferty współpracujących i wyspecjalizowanych jednostek, m.in. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Ponadto z udziałem środków zewnętrznych współfinansujących zadanie nieomal w całości działa świetlica dziecięca Kraina z Parnowa. Jak i również zainaugurowano działalność lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji dla dorosłych w Świeminie, który znakomicie się wpisał w pejzaż gminy już, który także wykorzystuje obiekty świetlicowe dla edukacji, tym razem osób dorosłych. Podobnie wykorzystuje świetlicę Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu Dziecięca Radość. No nie muszę wspominać, że dynamicznie rozwijający i działający klub seniora sam w sobie już wypracował markę i rzeczywiście bardzo pozytywnie jest odbierany zarówno w gminie, jak i na zewnątrz. Również przeciwdziałając skutkom COVID, wspierając naszych uczniów oraz nauczycieli, gmina pozyskała w 2020 roku dofinansowanie ze środków unijnych na 3 projekty, w ramach których w 100% dofinansowano zakup 41 sztuk laptopów oraz środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. W grudniu minionego roku zakończyliśmy także budowę centrum przesiadkowego w Biesiekierzu. Dotychczasowe wykorzystanie placu, zwłaszcza przez kierowców samochodów ciężarowych, przy znacznej degradacji nawierzchni stwarzały ogromne zagrożenie dla mieszkańców. Plac w nowej odsłonie jest funkcjonalny i bezpieczny. Zadbaliśmy o szerokie deptaki, wydzielenie miejsc dla pieszych, a w połączeniu z pomnikiem ziemniaka, obeliskiem pamięci przeniesionym, dopowiem, nowym placem zabaw, urządzeniami fitness i bogatą ofertą biblioteki, nowe centrum stanie się prawdziwą wizytówką Biesiekierza. Koszt tego projektu wyniósł 677 tysięcy, z czego pozyskaliśmy 535 tysięcy z dotacji. Szanowni Państwo, wiele razy podkreślałem, że osiągnięte efekty są dziełem wspólnych decyzji. Wspólnych decyzji, porozumienia i współpracy. Możemy śmiało sobie powiedzieć, że współpraca jest kluczem do sukcesu. Zarówno współpraca w gminie, jak i współpraca na szczeblu powiatowym, jak współpraca na szczeblu wojewódzkim, a także rządowym i krajowym. I za tę współpracę chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim moim partnerom, współpracownikom, przyjaciołom, w tym radnym właśnie przede wszystkim, sołtysom, radom sołeckim, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom, z którymi stanowiliśmy i nadal stanowimy jedną drużynę. Wiele z wymienionych wyżej działań poprzedzonych było oczywiście gorącymi dyskusjami, ale z perspektywy czasu wiemy, że było warto. Dziękuję również Państwu, właśnie Państwu, mieszkańcom naszej gminy, za zaufanie i zrozumienie podejmowanych zarówno przeze mnie, jak i Radę nie zawsze łatwych decyzji, ale decyzji,
których jedynym celem jest wszechstronny i zrównoważony rozwój naszej gminy. Dodam tylko i chciałbym też jeszcze wszystkim Państwu związanym z samorządem z okazji Dnia Samorządu, który rzeczywiście miał miejsce 27, życzyć również, złożyć przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym osobom, które tworzą ten samorząd. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i dotychczasową ciężką pracę, dobre i ważne decyzje, kreatywne pomysły oraz osiągnięcia w działalności na rzecz tej naszej małej ojczyzny. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Czy Państwo macie pytania do Pana Wójta? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest punkt 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu za rok 2020 oraz oceny zasobów pomocy społecznej. Zapraszam tutaj Pana Dyrektora Mariusza Sydoruka o zabranie głosu i przedstawienie tak pokrótce sprawozdania. Sprawozdanie jest dostępne w Biurze Rady. Również było dołączone do materiałów sesyjnych, także Państwo otrzymaliście je. Pan Dyrektor tutaj dla mieszkańców kilka słów powie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowny Panie Wójcie, przedstawione sprawozdanie za rok 2020. Trudno uwierzyć, ale już minął rok, a już mamy połowę 2021 roku. Dosyć trudny rok, rok pandemii. Niemniej jednak trzeba by było wykonywać zadania i trzeba było pracować w nieco zmienionych warunkach. Przez cały ten rok ośrodek nie był zamknięty z powodu pandemii. Udało nam się utrzymać pracę ośrodka mimo zachorowań, mimo trudności, mimo obostrzeń. Pracowaliśmy w reżimie sanitarnym, pracowaliśmy niestety nie bezpośrednio z klientem, ale zachowując wszelkie środki ostrożności, dystans i ograniczając wizyty w środowisku, jak to tylko możliwe. To wynikało też z przepisów narzuconych nam. Nie mogliśmy wykonywać wywiadów środowiskowych, na przykład w domach pomocy społecznej. Weszły nowe dla nas sytuacje, tak jak na przykład wywiady telefoniczne. Trzeba było pokonać te trudności i no, udało się. Budżet wykonany w roku 2020 całościowy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z placówkami, które wchodzą w działy ośrodka, czyli Klubem Seniora, Placówką Wsparcia Dziennego w Parnowie, to 12 382 482 zł i 25 groszy. Plan był wyższy. Nie wydaliśmy wszystkiego. Niestety nie są to wszystkie nasze pieniążki. Większość z tych pieniędzy to są dotacje z budżetu państwa, z budżetu samorządu województwa, zadania zlecone, zadania, które realizujemy, realizując ustawy. Czyli w te zadania to wchodziły między innymi zadania z pomocy społecznej, praca socjalna plus udzielanie wszelkich świadczeń, zarówno pomocowych w formie finansowej, w formie rzeczowej, ale w formie również nierzeczowej, tak? Chociażby świadczenie pracy socjalnej. Tutaj zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe specjalne. Realizowaliśmy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze realizowane były również przy pomocy takiego wsparcia osób, które wysyłamy do środowiska w ramach prac społeczno-użytecznych. Kierujemy tam osoby realizujące te prace do osób, które jeszcze nie wymagają specjalistycznych usług, czy to pielęgnacyjnych, ale zwykła pomoc. Tak? Natomiast te stricte usługi opiekuńcze były realizowane u dwóch osób i u jednej osoby były specjalistyczne, czyli tu wchodziły takie usługi jak logopedia, jak terapia sensoryczna, to były różnego rodzaju rehabilitacje w skafandrze. Tu przeważnie te usługi kierowane są dla dzieci.
To były programy, które realizowaliśmy, na przykład posiłek w szkole, mocno ograniczony, posiłek w szkole i w domu, mocno ograniczony przez zamknięcie placówek. Przez zamknięcie placówek szkolnych, przez zamknięcie środowiskowego domu samopomocy. I wówczas tam, gdzie była potrzeba, udzieliliśmy wtedy świadczenia pieniężnego, natomiast nie zrealizowaliśmy w takiej wysokości tego zadania, jak były poprzednie lata, ponieważ od stycznia do czerwca i od września do grudnia realizujemy dożywianie w szkołach. Finansowane są posiłki, oczywiście dla osób kwalifikujących się zgodnie z kryterium. W roku 2020 w domach pomocy społecznej finansowanych przez gminę Wiesiekierz przebywało 9 osób. Tu odnotowaliśmy spadek, bo w roku 2019 było 12 osób. Niemniej jednak budżet i tak jest wysoki, ponieważ koszty rosną. Wydaliśmy na to ze środków własnych gminy, tu nie ma żadnej dotacji, 343 159 zł. W roku 2019 381 tysięcy. Koszty rosną, w tym roku koszt naszych koszyńskich DPS-ów. Miesięczny koszt pobytu to jest 4900 zł. Na ten koszt składa się sam skierowany. Jeśli rodzina zobowiązani, czyli najbliższa rodzina, która jest zobowiązana do alimentacji, ma na tyle dochody, które przekraczają 300% kryterium dochodowego, wówczas partycypuje w kosztach utrzymania tej osoby. Reszta niestety spada na ciężar finansowy tylko i wyłącznie samorządu, czyli budżetu naszej gminy Wiesiekierz. W porównaniu do innych gmin nie jest, jeśli chodzi o ilość osób umieszczonych w DPS-ach, nie jest jeszcze tak źle. Aczkolwiek generuje to koszty. W tym roku dojdą, już wiem, dwie osoby i na pewno będzie to też koszt większy niż w zeszłym roku, chociażby też i w wyniku podwyżek, tak? Jeśli chodzi o bezdomnych z gminy Wiesiekierz, to skierowanych zostało w 2020 roku trzy osoby. Ja wiem, że na komisji mówiłem o dwóch osobach, ale mówiłem o tym roku już. Niestety przeskoczyłem o rok. Trzy osoby w tej chwili przebywa w schroniskach dla bezdomnych, dwóch skierowanych naszych mieszkańców. Ogólnie ze statystyk wynika, że mamy sześciu mieszkańców z terenu gminy Wiesiekierz bezdomnych. Niekoniecznie przebywają oni na terenie gminy Wiesiekierz. Przebywają również na terenach innych gmin, ale to są nasi bezdomni, ponieważ ostatnie zameldowanie było na terenie naszej gminy. Niezmiennie działa zespół interdyscyplinarny i Komisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Odnotowano w roku 2020 spadek niebieskich kart, lecz no to się może zmieniać w każdym czasie. Tych kart nowych było 6. Realizowaliśmy takie zadania jak opieka wytchnieniowa i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, które również realizujemy i w roku 2021. Kontynuując, jest to już trzeci rok realizacji tych programów. W tym roku dobrze się składa, bo te programy są w 100% finansowane z dotacji ministerialnej, także nie musimy tutaj wnosić wkładu własnego. W ubiegłych latach był wkład własny, nieduży, ale był. Cały czas realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety dystrybucję żywności z programu POPŻ, to jest dystrybucja dla potrzebujących z unijnego programu pomocy żywnościowej. I tutaj wydawaniem w całości zajmuje się stowarzyszenie. Nie ma znowu wielu chętnych wolontariuszy. Przez czas pandemii również wydawaliśmy. Były to robione paczki i albo dowożone, albo były umawiane na godzinę i dzień odbiory tych paczek. Przez cały rok to realizowaliśmy i te programy się utrzymują z roku na rok z drobnymi zmianami. Ale co roku nasi podopieczni, najbardziej potrzebujący, otrzymują te produkty.
Oprócz pomocy społecznej dosyć szerokiej, cały czas realizujemy świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, gdzie wystawiana jest masa decyzji administracyjnych. Za wszystkim tym kryją się postępowania administracyjne, zarówno z przydzieleniem, zarówno z uchyleniem świadczenia, ale również zdarzają się przypadki, gdzie świadczenie jest nienależnie pobrane i wtedy musimy dochodzić zwrotu tych świadczeń. Świadczenie rodzinne. 1 533 583 zł. Świadczenie wychowawcze 500+. Wydaliśmy na nie w tym roku spoza budżetu gminy, więc to są zewnętrzne środki państwowe, 7 601 224 zł. To był wzrost najwyższy od 2016 roku, ponieważ nie ma już przydzielenia świadczenia na zasadach kryterium dochodowego. Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Dosyć trudnym zaczyna być zadanie asystentura rodziny i wspierania rodziny, ponieważ o ile przemocy może nie mamy tak dużo i trudnych przypadków, to tu zaczynają być zagmatwane przypadki, jeśli chodzi o problemy rodzin. Zarówno w opiece, ale i zarówno w odzyskaniu rodziny, w odzyskaniu dziecka przez rodziny, z których dziecko było zabrane. Z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina z roku na rok ponosi koszty i one są niestety z roku na rok coraz wyższe, ponieważ tak ustawa określiła te kwoty 10, 20, 50% aż do 90% i w roku 2020 na pokrywanie wydatków z pieczy zastępczej, czyli utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych lub instytucjach pieczy zastępczej, wydaliśmy 58 643 zł. W przyszłym roku będzie to kwota wyższa, ponieważ procent tego już nam wzrasta do 90%. Z drobną przerwą w roku 2020 działał punkt konsultacyjny. Była to przerwa w marcu, kwietniu, gdzie przejmuje psycholog mieszkańców z gminy Wiesiekierz, ponieważ były takie obostrzenia, że nie można było prowadzić bezpośredniej pomocy. Później sobie z tym poradziliśmy i uruchomiliśmy na nowo. Cały czas działa ten punkt. No niezmiennie już drugi rok, chociaż przepraszam, w tym roku będzie drugi, a zeszły rok to był pierwszy rok działalności Klubu Senior Plus, tak? Ja się cieszę, bo trafiliśmy na dobrą kadrę. Jak zawsze mówię, podkradam niestety brzydko, może moje koleżanki z sąsiednich miast czy gmin nieraz są złe, ale to jest zawsze decyzja pracownika. Widać, jesteśmy dobrą gminą, skoro chcą do nas przyjść do pracy, również pracownicy z innych gmin. I to się sprawdza. Oczywiście były trudności ze względu na pandemię, ale mimo tego zrealizowaliśmy dużo zadań. Oprócz zajęć stacjonarnych w klubie, na początku w trybie normalnym, potem z podziałem, również były zdalne wśród seniorów te zajęcia. To jak przyszły wakacje i lato, zrealizowaliśmy i wyjazdy krajoznawcze, i fantastycznie spędzony czas integracyjny przez seniorów, rozwijanie swoich pasji, zainteresowań. Ci seniorzy też przynoszą te zainteresowania i zarażają innych. Także dzieje się. My zapisanych osób mamy dużo. Na co dzień uczęszcza do 25. W tych czasach niestety obostrzeń musieliśmy dzielić to na grupy, ale mamy zapisanych ponad 50 osób do samego klubu seniora. Realizujemy też dojazdy uczestników, umawiamy te grupy i z innych miejscowości dowozimy na zajęcia. I na bieżąco tutaj pani kierownik wyczuwa nad programem, również nad atrakcyjnością. Mieliśmy też kłopoty z rzeczami martwymi, typu usterki, remont, awarie. Wszystko to w życiu codziennym zdarza się, aczkolwiek rok 2020 troszkę nas doświadczył z tym. Działa w dalszym ciągu w tym roku, ale w zeszłym roku jeszcze działała placówka wsparcia dziennego w Parnowie w ramach projektu unijnego. 31 grudnia zakończyliśmy 3-letni już projekt i on się zamknął budżetem całościowym 1 032 875 zł. Mówię o groszach, bo nie wydałem z tego miliona
32 tysięcy tylko jednego grosza. No nie udało się. Wynika to z zaokrągleń. Jeden grosz oddaliśmy. Tak są generatory, tak są te systemy rozliczeniowe ułożone i procenty, że jak wydałbym jeden grosz, przekroczyłbym dotację, a jak nie wydałem, to zmieściliśmy się w budżecie. Ale również w roku 2020, w październiku, 1 października, rozpoczęliśmy nowy projekt, który uruchomił nam pracę w naszych świetlicach. Jest to 6 nowych placówek wsparcia dziennego o formie podwórkowej, czyli ta najbardziej rekreacyjna, najbardziej pożądana forma dla dzieci. I przez to już z drobną przerwą na styczeń i kawałek lutego, gdzie mieliśmy zajęcia online, to były trudne zajęcia, ponieważ nowe panie, nabór dzieci, ale wszystko udało się zrealizować. Ten projekt będzie trwał do 30 czerwca 2023 roku. Jego wartość wynosi 1 342 440 zł. Wkład własny jest na poziomie 134 tysięcy w całości, podzielony na te 3 lata, więc średnio w pierwszych 2 latach jest około 50 tysięcy wkładu własnego rocznie, w ostatnim 30 tysięcy. No i daje to nam możliwości organizacji zajęć dla dzieci, ale również organizacji imprez, festynów, wyjazdów, wycieczek, zatrudnienia kadry, która moim zdaniem pracuje tam w miarę na przyzwoitym uposażeniu. Dodatkowe zadania, takie jak kontynuowanie, takie jak guzik życia, karta seniora, zachodniopomorska karta seniora. Niestety guzik życia zrezygnowaliśmy z tego projektu z uwagi na małe zainteresowanie i coraz mniejszą liczbę chcących korzystać z tego systemu i z tych urządzeń. Ale pocieszam, bo już weszliśmy w nowy program zupełnie bezpłatny, gdzie również opaski życia są dla seniorów, abyśmy mieli tylko zainteresowanych i chętnych. Realizujemy również zadanie, jak udzielanie stypendiów szkolnych i tu również odnotowujemy spadek. Spadek świadczeń z pomocy społecznej i w ogóle z świadczeń socjalnych wynika z sytuacji ekonomicznej naszych mieszkańców. Kryterium dochodowe stoi na tym samym poziomie, one zmieniane jest co 3 lata. Jest to dzisiaj 528 zł na osobę w rodzinie. Czyli ktoś, kto ma mniejszy dochód w rodzinie na osobę, jest uprawniony do tych świadczeń. Jest to mało. Wiadomo, że nasi mieszkańcy, chociażby w wyniku zmian ekonomicznych w sytuacji płacowych, tak, bo te płace rosną, no te kryteria mają wyższe i stąd mniejsze świadczenia finansowe bezpośrednio. Czasem też rzeczowe, czasem usługi są częściowo odpłatne, bo wynika to wszystko z progów dochodowych. Ale za to, tak jak Państwo się orientujecie, czeka nas coraz więcej zadań skierowanych ku seniorom. Nasze społeczeństwo się niestety demograficznie, tutaj demografia się kłania, starzeje. No, nie wiem, jak dzietność, to pani sekretarz może się wypowiedzieć z Urzędu Stanu Cywilnego. No ja mam dużo świadczeń na dzieci, rodzi się troszkę, ale jeszcze za mało. Jeśli są pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego sprawozdania? Obszernego. Dziękujemy w takim razie. A proszę bardzo, przepraszam. Proszę włączyć. Bo wykonałem kilka telefonów w sprawie swoich mieszkańców w ubiegłym roku i w tym roku i ta pomoc zawsze nadeszła błyskawicznie. Nawet w tym samym dniu, co rano dzwoniłem, to pan dyrektor wysyłał swoich pracowników w celu przeprowadzenia tam sondażu i mieszkańcy są bardzo z tego działania zadowoleni. Ta pomoc zawsze nadchodziła. Także dziękuję bardzo panu i pańskim pracownikom. Ja tu tylko jeszcze dopowiem, że staramy się bardzo, chociaż możemy być nielubiani, bo my jesteśmy właśnie albo przydzielimy, albo nie i już nie patrzy nikt na to, że nie możemy czasem, tak? Musimy, niestety, przepisy nas zmuszają. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze?
Dziękuję w takim razie panu dyrektorowi bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za rok 2020. Prosimy pana wójta gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicza o wystąpienie. Pani przewodnicząca, zwykle to przy udziale pani skarbnik to sprawozdawaliśmy państwu, ale dzisiaj rzeczywiście z przyczyn obiektywnych i uzasadnionych pani skarbnik nie może być z nami. W związku z tym pozwólcie państwo, że ja państwu przedstawię to sprawozdanie. Panie i panowie radni, no realizując ten ustawowy obowiązek, pragnę państwu przedłożyć sprawozdanie w taki bardzo syntetyczny oczywiście sposób i oczywiście najistotniejsze elementy dane tego opracowania. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zostało zaopiniowane pozytywnie uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 15-110-Z-2021 z dnia 29 marca 2021 roku. Ja państwu przedstawię główne wielkości i wynikające właśnie z tego sprawozdania. Mamy już faktycznie pierwszy slajd, który pokazuje, że gmina Biesiekierz w 2020 roku wykonała dochody ogółem w kwocie 47 980 zł, 785 zł i 72 groszy. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosił 43 696 839 70 i który został wykonany w 109,8%. Plan wydatków gminy Biesiekierz, tak jak tu państwo widzicie, na koniec 2020 wynosił 50 403 738 97 groszy, a został wykonany w kwocie 41 807 398 zł i 86 groszy. Różnica dochodów i wydatków stanowi wynik budżetu. Dodatnia wartość stanowi nadwyżkę budżetową, natomiast ujemna oczywiście stanowi deficyt. Gmina Biesiekierz za 2020 rok osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 6 173 386 zł i 86 groszy. W 2020 roku w związku z pandemią, wiecie państwo, bo mówiłem o tym również część wcześniej, gmina podjęła decyzję o ograniczeniu wydatkowych. Podjęto decyzję m.in. o ograniczeniu wydatków inwestycyjnych, jak i również bieżących. Szczególnie w zakresie wydatków głównie praktycznie na promocję gminy, prowadzenie świetlic, całkowite zaprzestanie organizacji wydarzeń kulturalnych. To były te oszczędności i wydatki, które niestety zmusiła nas do tego pandemia. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 42 879 905 zł. Natomiast dochody majątkowe w kwocie 5 100 880 zł i 27 groszy. Największy udział w dochodach własnych gminy mają wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym, oczywiście od osób fizycznych i od osób prawnych bardzo nieznacząca to jest kwota, ale dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to jest 11 081 640 zł. Na drugim miejscu są oczywiście podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane w kwocie 10 053 924 zł i 87 groszy. Dochody gminy tworzą również dotacje na zadania rządowe i subwencja. Dochody z tytułu dotacji wyniosły w 2020 roku 11 498 466 27 zł 27 groszy. Natomiast subwencja oświatowa, zwracam na to uwagę, wyniosła 5 166 019. Dochód gminy tworzą również dotacje na zadania rządowe i subwencje.
Dochody z tytułu dotacji wyniosły w 2020 roku razem 11 498 466 zł 27 groszy. Tak jak wspominałem, ta subwencja 5 166 019. Wydatki bieżące w roku sprawozdawczym wyniosły 34 855 157 zł i 71 groszy. Natomiast wydatki majątkowe 6 952 zł, 241 zł i 15 groszy. Największy udział w wydatkach, wspominał o tym pan dyrektor, mają wydatki oczywiście na rodzinę i pomoc społeczną, które razem globalnie wyniosły ponad 13 489 809 zł i 64 grosze. Na drugim miejscu to też do przewidzenia jest, to są wydatki na oświatę, na które gmina wydała w roku sprawozdawanym 10 874 896 złotych 21 groszy. Nie bez kozery mówiłem o tej subwencji. Zobaczcie Państwo kwotę subwencji i kwotę wydatków na oświatę. Czyli jak tu się te nożyce niestety rozwierają. Mówi się, no ale to może o tym później, właśnie o zmianie właśnie tej subwencji, może zwiększeniu, ale to jest pieśń przyszłości. Trzecie miejsce zajmują wydatki na transport i łączność z kwotą 8 058 729 zł i 51 groszy. Najważniejszym elementem wykonania budżetu są wydatki majątkowe, które stanowiły 16% wydatków ogółem i zostały przeznaczone między innymi. I tu można wymienić udzielenie dotacji dla powiatu koszalińskiego na dofinansowanie zadania, budowa drogi powiatowej Parnowo-Biesiekierz, drugi etap w kwocie 681 786 zł i 49 groszy. Kolejne to przebudowa drogi gminnej w Starych Bielicach na ulicy Platanowej Dębowej w kwocie 1 500 000. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi wewnętrznej w Starych Bielicach na ulicy Polnych Traw i Jabłoniowej, której koszt wyniósł 1 346 843 zł 35 groszy. Kolejna to przebudowa drogi w Nowych Bielicach, ulica Parkowa, 1 786 584 012 groszy. Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekieszu, kwota wydatku wyniosła 659 121 zł 86 groszy. Inne inwestycje, to dodam, że to było między innymi wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Regionalne Wodociągi. To jest nasz taki cykliczny obowiązek. To jest 181 500 zł. Granty sołeckie w 2020 roku. Bezpieczeństwo na zakręcie, zakup i montaż systemu do siatek informacyjno-ostrzegawczych w Parnowie 10 099 98. Grant sołecki informacja równa się integracja. Dotyczyła zakupu montażu informacyjnego montażu systemu informacyjnego w Nowych Bielicach. Również 10 947 zł. OSP w Warninie. Dofinansowanie zakupu nożyc akumulatorowych oraz zestawu do stabilizacji 7 090 zł. OSP w Starych Bielicach. Dofinansowanie aparatu ochronnego dróg oddechowych z czujnikiem bez ruchu 2922,38. Wykonanie monitoringu i alarmu w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach to koszt 14 513 zł 26 groszy. Izolacja pozioma ścian fundamentowych i utwardzenie terenu wokół budynku Parnowo 15, opaska betonowa z kostki brukowej przy tym starszym budynku to kwota 14 700 zł. Zakup kserokopiarki to kwota również 14 400. Zakup działki w Starych Bielicach na potrzeby świetlicy, to jeszcze też realizowaliśmy w tamtym roku, 77 385.
Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią dali torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej Stali w Bielicach. To tylko takie dodatkowe 615 zł. No i ta budowa, wcześniej wspomniana przeze mnie, budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie gminy Biesiekierz, to kwota 320 698 zł 80 groszy. No i jeszcze jest kolejny grant sołecki, dotyczy sołectwa Parsowo. Wchodzimy wyżej, zakup i montaż ścianki wspinaczkowej 10 100. To tak z grubsza, proszę Państwa, przedstawiłem Państwu te główne wskaźniki wykonania budżetu gminy za 2020. Natomiast szczegółowe dane zostały omówione między innymi na naszych komisjach wspólnych, między innymi również omawiała to Pani Skarbnik i zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dodatkowo pragnę poinformować tylko, że zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji w latach ubiegłych na koniec 2020 roku wyniosło 4 800 zł. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Jeśli byłyby jakieś pytania, to również proszę. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, czy są pytania do Pana Wójta? Ja tylko poinformuję może, że sprawozdanie jest zamieszczone na BIP gminy Biesiekierz, więc tam można odnaleźć. Nawet ja wczoraj też przeglądałam, także można z tego skorzystać, jakby mieszkańcy chcieli. Szczegółowo wszystko jest tam tak samo wymienione i zamieszczone. Dopowiem tylko, że jeszcze, bo te dane się ciągle powtarzają zarówno w sprawozdaniu z wykonania budżetu, tak samo jak i w tym raporcie, ale oczywiście jeszcze w raporcie również szczegółowo będę omawiał poszczególne tematy. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Biesiekierz i opinii RIO w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej. Poproszę bardzo, pan przewodniczący Krzysztof Krawczak. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo, tutaj pan wójt już powiedział, w naszej opinii te same dane są tutaj, będą cytowane. Także proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Korzystamy z tych samych dokumentów. Zastanawiałem się, kto od kogo ściągał, nawet panie wójcie. Tak, opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu o wykonaniu budżetu gminy Biesiekierz za 2020 rok. Aby wydać opinię, Komisja Rewizyjna zapoznała się i rozpatrzyła następujące dokumenty. Wykonanie budżetu za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe gminy Biesiekierz za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego gminy Biesiekierz za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, czyli naszej Biblioteki Publicznej. Komisja Rewizyjna wysłuchała także wyjaśnień pana wójta i pani skarbnik w tej kwestii. Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje. Budżet na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy na posiedzeniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą budżetową i obejmował dochody budżetowe w kwocie już tutaj cytowanej przez pana wójta 44 344 744 złote 70 groszy, wydatki budżetowe w kwocie 50 403 738 złotych i 93 groszy oraz deficyt, który przewidywał kwotę 6 058 964 złote 27 groszy. W okresie od 31 grudnia 2020 roku przez ten cały rok dokonano 5 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 19 zmian w trybie zarządzeń pana wójta, które miały wpływ na zwiększenie planowanego budżetu gminy. I tak budżet za 2020 rok został wykonany w następujących wielkościach. Dochody budżetowe w kwocie 47 980 785 groszy i 72 złote, grosze, przepraszam. Wydatki budżetowe w kwocie 41 807 398 złotych 86 groszy. Różnica między realizowanymi dochodami a wydatkami, też już wskazana przez pana wójta, 6 173 386 zł i 86 groszy, stanowiła nadwyżkę budżetową. Wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna oceniła w kilku aspektach i muszę tutaj te wszystkie aspekty tutaj przedstawić Państwu. Pierwszy aspekt to są dochody.
Z analizy realizacji dochodów budżetowych wynika, iż planowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku budżetu w wysokości już przedstawionej wcześniej zostały wykonane w 109% i 80% planu. W tym dochody własne 104,4% i dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków z Unii Europejskiej 117%. W porównaniu do roku ubiegłego dochody wykonane w 2020 roku wzrosły o 16%. To jest o kwotę ponad 6 milionów. 6 milionów dokładnie 627 470 zł 74 grosze. Realizacja dochodów bieżących w 2020 roku wyniosła 42 879 905 zł i 45 groszy, to jest 101,3% planu. Dochody wykonane bieżące w 2020 roku wzrosły rok do roku o 12,8% na kwotę 4 863 901 zł i 68 groszy. Realizacja dochodów majątkowych w 2020 roku wyniosła 5 100 880 zł i 27 groszy. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły rok do roku o aż 52,8%, to jest o kwotę 1 763 569 zł i 6 groszy. Szanowni Państwo, z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż wzrost dochodów budżetowych spowodowany był korzystnym dla gminy wzrostem poziomu własnych dochodów bieżących. Wysoki poziom realizacji dochodów, zdaniem Komisji, jest także wynikiem starannego przygotowania budżetu gminy po stronie planu. Komisja przy analizowaniu wykonania dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej stwierdziła, co już słyszeliśmy również od Pana Wójta, że z tytułu dochodów podatku od osób fizycznych najwięcej wzrosły te dochody i w kwocie aż ogółem 23% i 1/10. Na drugim miejscu są dochody z tytułu podatków od nieruchomości, które stanowiły 18,4% dochodów ogółem. Drugi aspekt tutaj oceny naszej całej dokumentacji to są wydatki. Komisja Rewizyjna, oceniając realizację wydatków, wskazała, że planowane wydatki budżetu w wysokości 50 403 738 zł 93 groszy zrealizowane zostały w kwocie 41 807 398 zł i 86 groszy, co stanowi 87,1% planu. Z tego wydatki bieżące wykonane zostały w procencie 87,1% i wydatki majątkowe 87,1%. Analizując sprawozdanie, komisja stwierdziła, że stopień wykonania wydatków jest zadowalający i uznaje, iż niższe niż zakładano wykonanie niektórych wydatków świadczy o dokonywaniu wyłącznie niezbędnych zakupów w sposób celowy i w sposób oszczędny. We wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej nie stwierdzono przekroczeń planu, oceniając wydatkowane środki pieniężne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Komisja nie wniosła zastrzeżeń. W oparciu o dokonaną analizę sprawozdania ustaliła, że wydatki bieżące, jak i na realizację zadań inwestycyjnych ponoszone były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny przy zachowaniu procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. Stan zadłużenia, proszę Państwa, na koniec 2020 roku, również Pan Wójt o tym już mówił w swoim wystąpieniu, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosił 4 800 000, co stanowiło 10% zrealizowanych dochodów budżetu. Spłata rat kredytowych i pożyczek oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniósł 706 372 zł, co stanowi 1,4% wykonanych dochodów budżetu i jest niższa od dopuszczalnego limitu, który to limit jest określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek relacji zadłużenia ogółem do dochodów o 11,1% punktu procentowego. To jest o kwotę 600 000. Komisja do
rozpatrywanego materiału nie wnosi uwag. Trzeci aspekt, wieloletnia prognoza finansowa. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Biesiekierz na lata 2019-2028 uchwalona została uchwałą Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018 roku. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wójt gminy przedstawił stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF-ie. W ciągu 20 roku w WPF-ie gminy Biesiekierz uległa zmianom w stosunku do 1 stycznia 2020 roku. Z analizy wskaźników głównych pozycji WPF-u wynika, że dochody ogółem budżetu gminy Biesiekierz w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 wykazały dynamikę wzrostową. To jest wzrosła o 16%. Stwierdzić należy, że uzyskaliśmy wysoką dynamikę wzrostową. No, możemy ją porównać z 2018 rokiem, w którym to 2018 roku również było 16,5% wzrostu. Wysoki poziom dynamiki w 2020 roku spowodowany był przede wszystkim dynamiką dochodów bieżących, która wyniosła 12,8%. Z tego dynamika dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 18,3%. Wysokim wskaźnikiem wzrostu, który wystąpił w dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, to ponad 23%, 23,4%, w tym szczególnie dotacje i środki przeznaczone na walkę z COVID-em. Dochodami majątkowymi, które wzrosły również o 52,8%, w tym środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dynamika wydatków ogółem w 2020 roku wzrosła o 5,8%, natomiast wydatków bieżących o 12,4%. Komisja w analizowanej wieloletniej prognozie finansowej nie dostrzegła jakichś tam uwag, powiedzmy. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Biesiekierz za 2020 rok. Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia komunalnego gminy Biesiekierz i nie wnosi uwag. Wartość mienia gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiącego nieruchomości wyniosła 72 380 266 zł 92 grosze. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o 8 106 377 zł 88 groszy, to jest o 12,61%. Przedstawiony w informacji wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki posiada gmina, jego wartość i zmiany, jakie nastąpiły w ciągu roku. Informacja zawiera dane o prawach własności i innych prawach majątkowych. Komisja rewizyjna zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, które składało się następujące dokumenty. Bilans wykonania budżetu gminy Biesiekierz, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienia zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające ze zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych oraz łączną informację dodatkową gminy Biesiekierz za 2020 rok. Po analizie danych w poszczególnych pozycjach sprawozdawczych, sprawozdania i wysłuchania wyjaśnień pani skarbnik, komisja nie wnosi uwag do zaprezentowanego sprawozdania finansowego i postanawia sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie zaopiniować. Sprawozdanie o wykonania budżetu gminy Biesiekierz wraz z informacją o stanie mienia zostało zaopiniowane również przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Opinia ta została wyrażona w uchwale nr 15.110.z.2021 z dnia 29 marca 2021 roku i skład orzekający wyraził opinię pozytywną. Komisja zapoznała się z tą opinią i każdy z tutaj z Państwa radnych taką opinię w dokumentacji tutaj do sesji otrzymał. Po analizie wyżej wymienionych materiałów, Szanowni Państwo, wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika i pana wójta, skarbnik pani gminy i pana wójta, komisja stwierdza, że wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przy tym komisja rewizyjna zwraca uwagę na to, aby w przyszłości dokładać większej staranności w przygotowaniu projektów inwestycji, szczególnie tych, na które gmina ubiega się o dofinansowanie. Mając na powyższe na uwadze, komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2020 rok i występuje do Rady Gminy z wnioskiem
o udzielenie absolutorium panu wójtowi gminy. A wniosek ten, szanowni państwo, brzmi następująco. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Bysiekierz za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Bysiekierz za 2020 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Bysiekierz absolutorium za 2020 rok. I tu również jest napisane uzasadnienie. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym. Za wnioskiem głosowało 5 członków Komisji Rewizyjnej. Wniosek został podjęty jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Poproszę teraz Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, pani przewodnicząca Małgorzata Jabłońska-Bauer. Powiem tak, żeby nie było tak łatwo. Musicie państwo sobie jednak te kwoty utrwalać. Wysoka Rado, panie wójcie, drodzy mieszkańcy. Opinia Komisji Budżetowej Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w Bysiekierzu do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bysiekierz za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego otrzymała sprawozdanie finansowe gminy Bysiekierz za 2020 rok składające się z pierwszy punkt bilansu z wykonania budżetu gminy Bysiekierz, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, 2. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bysiekierz za rok 2020, 3. informacji o stanie mienia komunalnego i 4. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, czyli Biblioteki Publicznej gminy Bysiekierz oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, uchwała nr 15110Z2021 z dnia 29.03.2021 rok. Na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 7 czerwca 2021 roku członkowie komisji przeprowadzili analizę wyżej wymienionych sprawozdań. Wysłuchali wyjaśnień wójta i skarbnika gminy w przedmiotowej sprawie i zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Po zapoznaniu komisja stwierdza, co następuje. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 47 980 785 zł i 72 groszy, co stanowi 109,8% planu. Dochody bieżące za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 42 879 905 zł i 45 groszy, co stanowi 101,3% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w 2020 roku na kwotę 5 100 880 zł i 27 groszy, co stanowi 369% planu. Wydatki budżetowe zaś w roku 2020 zostały zrealizowane w kwocie 41 807 398 zł i 86 groszy, co stanowi 87,1% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 34 855 157 zł i 71 groszy, czyli 80,7%
87,1% planów. Wydatki majątkowe w 2020 roku zrealizowano na kwotę 6 952 241 zł i 15 groszy, co stanowi 87,1% planu. Budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką, to jest większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w wysokości 6 173 386 zł i 86 groszy. Przy planowanym deficytowym wyniku budżetu w wysokości 4 315 814 zł i 86 groszy. Realizacja wydatków bieżących za 2020 rok nie przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących, co dało podstawę zachowania wymogu określonego w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego. Zobowiązania według bilansu z wykonania budżetu wyniosły na koniec 2020 roku 2 438 937 zł i 37 groszy i dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług, podatków i ZUS-u oraz zabezpieczenia wykonywania umów. Zobowiązania wymagalne nie stanowiły zadłużenie jednostki samorządowej, samorządu terytorialnego. Z tytułu papierów wartościowych zmniejszyło się w okresie sprawozdawczym do kwoty 4 800 000 zł, to jest 10% wykonywanych dochodów. Należności wymagalne jednostek budżetowych na koniec roku 2020 według sprawozdania RBN ogółem wyniosły 3 433 706 zł i 90 groszy. W budżecie zachowano relację, o której mowa w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. To jest, planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących. Komisja ponadto przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia komunalnego gminy Biesiekierz za 2020 i nie wnosi uwag. Komisja nadal jednak dostrzega potrzebę zwiększania ściągalności należności wymagalnych gminy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że wszystkie zmiany w budżecie za rok 2020 były jednogłośnie akceptowane, a przedstawione nam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok jest odzwierciedleniem tych zmian, członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opiniują sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w składzie: przewodnicząca Małgorzata Jabłońska-Bałek, zastępca Jerzy Terelak, członek Anna Bejnarowicz, członek Jacenty Dębski i członek Martyna Ryfu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Komisję do Spraw Społecznych i Oświaty. Opinia Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty w sprawie wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2020 rok. Przedmiotem działania komisji są szeroko rozumiane sprawy edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz opieki zdrowotnej i społecznej. Zatem w tym zakresie członkowie komisji analizowali wydatki w 2020 roku w poszczególnych działach. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Dział 851 – Ochrona zdrowia. Dział 852 – Pomoc społeczna. Dział 855 – Rodzina. Dział 921 – Kultura i oświata, i ochrona dziedzictwa narodowego. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy członkowie komisji przeanalizowali realizację budżetu za 2020 rok oraz wysłuchali wyjaśnień pana wójta i pani skarbnik. Zapoznali się z pozytywną opinią RIO w Szczecinie. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok pokazuje realizację potrzeb gminy w zakresie infrastruktury i zadań oświatowych, które stanowią większą część budżetu oraz pozostałych działach. Przepraszam. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Bisiekiz za 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, pan przewodniczący Jan Wypych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie miała spotkania w sprawie wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bisiekiz za rok 2020, ponieważ nie należy to do kompetencji komisji. Przypominam, że czterech członków komisji należy także do komisji rewizyjnej, także nasze opinie są zbieżne co do opinii komisji rewizyjnej, ale kilka zdań dodam do tego budżetu. Mimo obaw o planowaniu budżetu za rok 2020 w odnośnie dochodów za rok budżetowy, odnośnie dochodów na rok 2020, wskaźnik dochodów za rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową. Świadczy to o dobrej kondycji finansowej mieszkańców i przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie naszej gminy. Podziękowania należą się wszystkim pracownikom naszej gminy, dyrektorom szkół, dyrektorom przedszkoli, dyrektorom OPS-ów za dobre gospodarowanie finansami danej placówki. Podziękowania się należą także przedsiębiorcom i mieszkańcom za solidną i rzetelną pracę wykonywaną i wpłaceniu rzetelności podatków, co przyczynia się do rozwoju naszej gminy. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to pozytywnie opiniuję wykonanie budżetu za rok 2020. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby wyrazić swoje zdanie? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego zagadnienia i najważniejszego. Jakim jest podjęcie uchwał w sprawach? Pierwsza uchwała jest w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Bisiekiz za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bisiekiz za 2020 rok. Przechodzimy do głosowania. Proszę o przyciskanie naszych urządzeń. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Panie Ugieniu, tam gdzie jest za. Przepraszam, nie chciałam. Jedynka, dwójka lub trójka. O tak może miało być. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Bisiekiz z tytułu wykonania budżetu gminy Bisiekiz za 2020 rok. Przechodzimy do głosowania i głosujemy, kto jest za, przeciw lub się wstrzymał. Czyli 1, 2 lub 3. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 14 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Proszę o zabranie głosu pana wójta Andrzeja Leśniewicza. Szanowni Państwo, no jak zwykle przy takich razach, mimo że to nie pierwszy raz, ale zawsze udziela się pewna emocja i wzruszenie. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu radnym dziękuję za tą jednomyślną decyzję, bo ona utwierdza właśnie w tym, że idziemy we właściwym kierunku, że to, co robimy, naprawdę ma sens.
chciałoby się powiedzieć tak na gorąco, mówię, z taką radą, to my jeszcze wiele naprawdę pozytywnych budżetów jesteśmy w stanie zrobić, zrealizować właśnie z korzyścią oczywiście dla naszych mieszkańców. Naprawdę jestem wzruszony, mimo mówię, że pewnych doświadczeń samorządowych jest to zawsze, tak jak mówiłem, pewne emocja, czy naprawdę wszyscy jednakowo ocenimy to, co się zdarzyło w ciągu roku. Trudnego roku, rzeczywiście bardzo trudnego roku, gdzie rzeczywiście mieliśmy wielkie obawy co do ich kształtu budżetu, co do dochodów. Tu wszystkie wspomniane opinie wszystkich komisji potwierdzają, jak ten rok był trudny. To, co rzeczywiście na końcu pan Jan Wypych powiedział, to nie tylko dla mnie te podziękowania i ta satysfakcja, to dla państwa również, ale i dla naszych mieszkańców. To, o czym mówiliśmy, bo ten dochód nie byłby taki, nie zrealizowalibyśmy tych dochodów w takim kształcie, nie zrealizowalibyśmy tych inwestycji, gdyby nie rzeczywiście dobra kondycja, rzetelność, solidność naszych mieszkańców, zrozumienie naszych czasami trudnych decyzji. Bolało mnie oczywiście to, jak musieliśmy zmniejszać pewne wydatki z obawy właśnie na tą pandemię, ale rzeczywiście nasza decyzja podyktowana troską i taką jakby starannością o utrzymanie tego budżetu w ryzach. Okazało się, tak mówiłem, bardzo pozytywnie, że zakończyliśmy to znakomitym wynikiem, który mądrze możemy dyskontować teraz przy konstrukcji nowego naszego budżetu. Myślę, że przyszłość przed nami naprawdę rysuje się w takich bardzo optymistycznych barwach i teraz przy konstrukcji nowego budżetu znowu będziemy szukali najlepszych, najbardziej optymalnych rozwiązań. Stwarza się szansa po tych już po covidowskiej sytuacji, ten nowy ład, nowe możliwości finansowe. Wydaje mi się, że ten okres będzie bardzo bogaty w również zewnętrzne środki dofinansowania. I będzie to dla nas ogromna szansa. Naprawdę upatruję tu ogromnej szansy, żeby zmaksymalizować faktycznie nasze działania w kierunku pozyskania jak największej ilości środków, żeby oczywiście w tych latach, które jeszcze nam zostały do końca kadencji, zrobić więcej niż przewidywaliśmy. W którymś momencie pani Małgorzata Jabłońska-Bauer powoływała się na zieloną książeczkę. Ja do niej też wróciłem i próbowałem sprawdzać, co już udało nam się zrealizować, co jeszcze przed nami. Udało nam się bardzo, a czy nie udało się, dokonaliśmy tego razem bardzo dużo. Niewiele jeszcze z tej książeczki, ale wydaje mi się, że napiszemy kolejną książeczkę jeszcze w tej kadencji, która pokaże, że naprawdę zgoda, ta współpraca, o której mówiłem, współpraca od poziomu właśnie Rady, współpraca z naszymi radami sołeckimi i sołtysami, ta zgodna współpraca, mimo że nie w tym sensie dochodzenie do tej zgody, często zabiera nam wiele czasu i wiele dyskusji budzi, ale w efekcie dziękuję za to konstruktywne podejście, bo to jest to jednomyślność, właśnie to jest to, że w toku dyskusji dochodzimy do najlepszego rozwiązania, bo to trudno, żeby 14 osób jednakowo oceniało każde posunięcie, ale w efekcie, kiedy rzeczywiście stajemy przed wyborem najlepszego rozwiązania, jesteśmy zgodni. I naprawdę za to z całego serca dziękuję, bo to naprawdę serce rośnie, bo nie ma dla nas sprawy ważniejszej niż ta gmina i wszystko ja deklaruję i przy waszym udziale i współpracy oczywiście, że jeszcze naprawdę możemy dużo, dużo dobrych rzeczy dla tej gminy, dla naszych mieszkańców zrobić. Z całego serca jeszcze raz dziękuję, bo naprawdę jest to wynik naprawdę dodający jeszcze skrzydeł, dodający wiary, że to, co się robi, ma sens, głęboki sens. I myślę, że jeszcze wiele nam się razem uda. Bardzo dziękuję. Z całego serca. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, może zrobimy 10 minut przerwy jeszcze przed raportem, tak? To 10 minut przerwy ogłaszam.
Wznawiam obrady 30. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Przechodzimy do punktu 8. Jest to punkt podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Biesiekierz wotum zaufania. Zapraszam pana wójta gminy Biesiekierz o przedstawienie raportu o stanie gminy. Witam jeszcze raz serdecznie. Szanowni państwo, postaram się takim dosyć telegraficznym skrócie, bo te dane, jak widzicie państwo, one się powtarzają we wszystkich praktycznie opracowaniach. Dlatego to, co było szczegółowo omawiane, będę starał się pomijać, a może zatrzymam się nad po prostu nad pewnymi analizami niektórych zjawisk. Szanowni państwo, no, ten rok 2020, to co wspomniałem w podziękowaniach, jest takim potwierdzeniem dobrego, obranego kierunku przez nas na początku kadencji. I to właśnie w tej chwili procentuje. Zaprezentowane w raporcie najważniejsze dane pokazują właśnie kontynuację polityki rozwoju i skuteczną realizację inwestycji, co najistotniejsze, oraz innych działań, dzięki którym możemy mówić o rozwoju zarówno zrównoważonym, rozumianym jako rozwój wszystkich miejscowości. Macie państwo tam do dyspozycji tabelę, to już następny slajd, panie Witku, tabele mówiące o sytuacji ludnościowej naszych mieszkańców, o rozkładzie jak właśnie tym demograficznym, jak się kształtują właśnie urodzenia w poszczególnych miejscowościach. Tak jak już tu było też powiedziane, liczba naszych mieszkańców to jest teraz 7 tysięcy, na koniec roku 7040. Dla porównania powiem, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, w których mieszkańców rzeczywiście systematycznie z roku na rok przybywa. Analogicznie chyba może do 2011 czy 2012, no około 1000 mieszkańców u nas przybyło w przeciągu właśnie kilku lat. Kolejny slajd, panie Witku, to dotyczy właśnie tej sytuacji demograficznej. Jak tu państwo zwrócicie właśnie na... Ja przyglądałem się temu tutaj podziałowi dzieci od 3 do 6, bo myślę również o naszych szkołach, bo to zauważcie państwo, że w Starych Bielicach w tym roczniku jest najwięcej dzieci i tutaj no, zwracam się do pani dyrektor tak kątem oka, bo wiem, że ta szkoła w szwach pęka. No i musimy szukać wspólnie rozwiązania. Mamy taki pomysł, takie rozwiązanie, o którym rzeczywiście słyszeliście państwo, budowa tak zwanego Centrum Aktywności Społecznej, Samorządowej. Można to różnie nazywać. Tylko kilka słów komentarza. I chcielibyśmy, żeby w tym Centrum Aktywności Samorządowej osobno jakby ulokować takie pomieszczenia na zajęcia dydaktyczno-szkolne, a odrębną jakby salą, odrębnym jakby pomieszczeniem byłaby ta ogólnodostępna sala dla mieszkańców gminy, dla stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie sołectwa, znaczy praktycznie nawet i dwóch sołectw, albo i szerzej, bo trzech, bo i Gniazdowo rzeczywiście z takich rzeczy może korzystać. Ale tutaj zwracam uwagę właśnie, że ta demografia pokazuje właśnie, że Stare Bielice, czyli szkoła jest jakby takim trochę pierwszym priorytetem, żeby zabezpieczyć te potrzeby, bo tych dzieci może nam znowu przybyć. Jak my się otworzymy, a szkoła zrobiła się bardzo atrakcyjna, nawet chyba pani dyrektor mówiła, że już ma kolejne, jeszcze miała po rekrutacji kolejne jeszcze wnioski o przyjęcie do szkoły i należy się spodziewać, że ten przyrost będzie naprawdę dosyć dynamiczny. Dlatego musimy z wyprzedzeniem już o tym myśleć. Jest projekt w opracowaniu. Jeśli tylko ten projekt do nas wróci, podzielę się tu z państwem właśnie tym projektem, żebyśmy my mogli jeszcze wnieść na tym etapie właśnie konsultacji swoje uwagi i swoje pomysły, jak zagospodarować, jak wykorzystać to miejsce, żeby po prostu jak najefektywniej służyło zarówno dla mieszkańców, jak i dla szkoły. Powiem tylko, że wspólnie ze strażnikami, a to państwo też już wiecie doskonale, bo na komisjach rozmawialiśmy, że po uzgodnieniach ze strażakami, ochotnikami ze Starych Bielic uzgodniliśmy, że oni wracają z budową remizy na tą działkę, która była poprzednio przeznaczona na ten cel i w zasadzie państwo już wyraziliście swoją opinię, jakby zgodę z przeznaczenia w naszym budżecie określonej puli środków, które by gwarantowały takie podstawowe, podstawową wariant tej remizy z zapleczem no, jakby socjalnym i może nawet jakimś szkoleniowym,
ale to już tylko, mówię, kwestia określonej kwoty. Jeśli pojawią się środki zewnętrzne, bo o tym cały czas mówimy, priorytetem dla nas są inwestycje z wykorzystaniem środków zewnętrznych. I jeśli one się pojawią, o takich się mówi, no w tym gronie się to nie ma co ukrywać, ten rok i ten i następny będą latami wyborczymi również. W takich latach pojawia się dużo różnych środków, które skierowane są do określonych grup i jestem przekonany, że również pojawią się środki na ewentualnie budowę remis. Dlatego załóżmy w własnym budżecie, jeśli pojawią się zewnętrzne, to rzeczywiście skorzystamy z zewnętrznych, ale chciałbym, żebyśmy ten wspólnie w zasadzie to już uzgodniliśmy, że chcielibyśmy już jakby zamknąć ten problem rozdziału, podziału, niech remiza ma swoje miejsce, budynek z zapleczem taki sportowo-rekreacyjnym, może nawet i kulturalnym, bo myślałem też o bibliotece właśnie w tym budynku, to żeby on był miał osobne jakby swoje miejsce, bo jednak ta kolizja może nie służyłaby. To właśnie dotyczyło tylko tej demografii. Szczegółowy budżet, tak jak Państwo widzicie, to już tak został przenicowany, także te wspomniane dochody są w określonej wysokości i naprawdę one budzą oczywiście duży szacunek i uznanie, bo rokują dobrze na przyszłość i pozwalają nam rzeczywiście myśleć naprawdę spokojnie o kolejnych latach i o kolejnych oczywiście inwestycjach. Tu zauważyliście Państwo, bo i przewodniczący Komisji Rewizyjnej to podkreślał i inni, planowane było deficyt prawie 6 milionów, a mamy nadwyżkę prawie 6 milionów, plus ponad 6 milionów. Czyli jakie tutaj ogromne w zasadzie, może nie to, że niedoszacowanie, ale nasza taka polityka oszczędnościowo-ostrożnościowa spowodowała, że wchodzimy w nowy rok no właśnie z tą nadwyżką w kwocie 6 173 000. To chciałbym tylko Państwu jeszcze dodać. Stan zadłużenia, wspominał Pan Przewodniczący i wszyscy, to 4800, obsługa zadłużenia, było to omawiane i te wskaźniki. Pragnę tylko powiedzieć, że stan zadłużenia wynika z emisji obligacji, pamiętacie Państwo, bo to było nasze również dzieło, z emisji obligacji w roku 2015 i 2016. W 2014 no tak, to prawda, jest słuszna uwaga. Słuszna uwaga. Oczywiście tak, w roku 2014 to był koniec kadencji właśnie poprzedniej, gdzie rzeczywiście budżet zamknął się nadwyżką wówczas w kwocie 70 000. Ale już w roku następnym, naszej tej kadencji, tej pierwszej, nadwyżka wyniosła 2 106 398. No w tym raportowanym 2020 nadwyżka operacyjna to 7,424. Dla porównania 2018 6 377, 2019 6,998. I przy założeniu, że od roku 2017 gmina nie zaciągała ani kredytów, pożyczek, ani nie emitowała obligacji. Ja się nie bronię i nie zastrzegam przed tym, bo te wskaźniki dają nam różne możliwości i różne szanse. I to, o czym mówiłem w tych podziękowaniach, jeśli zaszłaby potrzeba i konieczność dużego skoku inwestycyjnego przy pojawiających się szansach zewnętrznych, to warto nawet zaciągnąć pewne zobowiązania, żeby móc dokonać wielkiego również skoku, bo później mogą być trudniejsze lata. Tak to mówią, kto szybko buduje, to dobrze buduje i tanio buduje. A rzeczywiście sytuacja ekonomiczna no, jawi się tak bardzo pozytywnie. O najważniejszych wydatkach za długo też nie będę mówił, bo wiecie Państwo, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, na transport i łączność, bo to głównie te inwestycyjne sprawy, na kulturze fizycznej też było wspomniane. Dbamy o równomierny, różnorodny rozwój. Chodzi też również o kulturę i ochronę dziedzictwa. Pani dyrektor dzisiaj też z nami nie ma, ona zawsze podkreśla, że ta kwota wystarcza naprawdę na dobre, godne prowadzenie tej biblioteki pod naprawdę na wysokim poziomie, gdzie dowodami tego są liczne wysokie miejsca w rankingach. Oświata, no to temat, który pojawia się bardzo często i niestety również jest tematem takim
no tyle trudnym, że musimy dokładać, no ale nie mamy innego wyjścia i tu pragnę zapewnić, że żadnej tej zmiany czy reformy w kształcie właśnie oświaty nie planujemy i nie zamierzamy planować. Możemy szukać rzeczywiście pewnych rozwiązań ekonomicznych, pewnych rozwiązań oszczędnościowych, bo czasami budzi taka wątpliwość, tak jak pani przewodnicząca zwróciła uwagę, koszt utrzymania jednego dziecka w szkole na przykład, mówię tu, gdzie jesteśmy w Biesiekierzu i koszt utrzymania dziecka na przykład w Starych Bielicach. No rzeczywiście tam jest kilka przyczyn, które się na to składają, ale rzeczywiście tu można szukać rozwiązań, które by w jakiś sposób pomniejszyły właśnie koszty na przykład utrzymania dziecka w Biesiekierzu, może kosztem właśnie zachęcenia większej liczby uczniów, czy może innych rozwiązań ekonomicznych. Pragnę jednak podkreślić, i to jest istotne i ważne, że te nasze placówki oświatowe, to w sumie te trzy szkoły podstawowe, to taki filar, no i oczywiście to nasze przedszkole, no to nie muszę Państwu tłumaczyć, na jakim ono jest poziomie, bo to jest znakomicie prowadzone przedszkole, bardzo, bardzo obłożone również, bardzo wiele dzieci chce do tego przedszkola uczęszczać. To są znakomicie prowadzone placówki, kierowane również przez świetnych dyrektorów, wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, no i oczywiście przez oddanych swej pracy pracowników obsługi i administracji. Czego potwierdzeniem są właśnie i coroczne te rankingi, bo tu chyba pan przedstawia, pan widać już ranking właśnie, rankingi właśnie szkół z języka niemieckiego, z języka polskiego, z matematyki i angielskiego. My w tych rankingach z wielką dumą i satysfakcją pragnę stwierdzić, wypadamy zawsze powyżej średnich powiatowych, wojewódzkich, a często i krajowych. Naprawdę poziom naszych szkół jest bardzo wysoki, z czego możemy być dumni i naprawdę nie ma tutaj powodów do jakichś, no mówię, takich niedostatków czy uwag. Może co do faktycznie szukania jeszcze rozwiązań faktycznie jakichś organizacyjnych. To wyniki egzaminu. O, tutaj się na chwilę zatrzymam, proszę Państwa, bo na terenie gminy i to tak, może nie wszyscy właśnie wiemy, bo o tym się akurat w tych sprawozdaniach nie mówiło. Przez teren gminy przebiega 30 km dróg powiatowych, 80 km dróg gminnych, to naprawdę znaczące odcinki, i 88 km dróg wewnętrznych. W sumie jest to 195 hektarów gruntów pod drogami i pasami drogowymi. Ponadto na terenie gminy znajduje się, to też taka, może nie wszyscy wiedzą informacja, że znajduje się 561 gminnych punktów świetlnych i 517 lamp zarządzanych przez Energię Oświetlenie Spółkę z o.o. W roku 2020 wydano 52 decyzje o zajęcie pasa technicznego na drogach publicznych, uzyskując wpływy z tytułu umieszczenia urządzeń 173 312 zł 76 groszy. I zawarto 162 umowy o zajęcie pasa technicznego na drogach wewnętrznych. Łączne wydatki w dziale 600 transport i łączność wyniosły 8 058 729. Dla porównania ten rok 2018 wspominany przez pana przewodniczącego, bo on był takim rekordowym rokiem również, do którego się porównujemy, było to 10 milionów 209. Natomiast w 2019 już znacznie mniej, bo 4,699. W tym wydatki inwestycyjne 6 287 269 zł. I tutaj, tak jak na komisjach, no pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla, bo tym nieomal wszystkimi drogami, oświetleniem, chodnikami, no zajmują się nasze gminne służby techniczne i komunalne. No i z tego miejsca serdecznie chciałbym podziękować panu kierownikowi Janowi Rodakowi za jego nieliczne jakby grupie współpracowników biurowych, ale przede wszystkim tym pracownikom od technicznego utrzymania tej szeroko pojętej infrastruktury gospodarki komunalnej. To są właśnie, jak mówię, drogi, chodniki, oświetlenia, to jest cmentarz, to jest obsługa również jednostek naszych organizacyjnych. Tej pracy jest naprawdę ogrom. Jest tu pan kierownik, jest chyba z tyłu mnie siedzi, tak? Jest ogrom, naprawdę te telefony się urywają, ale coraz częściej z pozytywnymi ocenami i opiniami. Ale wymaga to naprawdę wielkiego wysiłku i ta kadra, którą udało się panu kierownikowi już skompletować, może jeszcze nieco poszerzyć o konkretne osoby jakby no niezbędne czy potrzebne,
bo rzeczywiście nie jest ona duża, ale wykonuje naprawdę ogrom wielkiej roboty. I za to, panie kierowniku, panu i całej grupie oczywiście dziękuję, bo przez ten pryzmat naprawdę postrzegana jest gmina, postrzegany jest wójt, postrzegani są radni. Jeśli naprawdę na naszych ulicach, naszych chodnikach, na cmentarzu, wszędzie jest porządek, to naprawdę serce się raduje. No, tu taki przypadek w przerwie usłyszałem, że ktoś tam wysypał odpady, ale bardzo szybko reagują nasze służby na takie zdarzenia. No, są to naganne przypadki, ale można powiedzieć, że nasza gmina jest czysta, jest schludna. No, poza jednym jeszcze wyjątkiem, ten hotel Atlanti, który jest to trochę taki nieszczęsny, bo ciągle go trawią jakieś pożary i nieszczęścia. Media się nim interesują, a my niewiele możemy z tym zrobić, nie mamy na to większego wpływu. Musimy czekać, aż sprawę rozwiążą sami właściciele. Drogi publiczne, to już było mówione, ile przeznaczyliśmy na te drogi publiczne. Rodzina i pomoc społeczna, pan Mariusz bardzo szczegółowo omówił to, także chyba ja już nie będę, bo musiałbym w zasadzie też w dużej mierze powtórzyć to, co powiedział pan Mariusz, bo to jest znaczna pozycja w wydatkach oczywiście naszego budżetu. Wspominane było również o tej pomocy społecznej, do jakich grup ona trafia, w jakich miejscowościach ona jest skoncentrowana. Dodam tylko, jakie głównie powody przyznawania tych świadczeń z pomocy społecznej. To niestety, ale niepełnosprawność jest takim jednym z głównych powodów, na którego właśnie trafiają właśnie te świadczenia. Długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo w dużym stopniu. Bezrobocie tu jest jakby taką pozycją, ale ona nie ma już istotnego znaczenia właśnie w naszej gminie, bo ci zaradni, ci, którzy chcą, znajdują pracę, jeśli nie na terenie gminy, to w ościennych miejscowościach, miastach. I chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę, bo tak jakby bezrobocie to nie jest problem. O tych rodzajach przyznawanej pomocy pan dyrektor o tym mówił, a ja to podkreślę, bo ilościowo rzeczywiście to jest tak niewiele, bo tych przypadków pobytu w domach pomocy jest 9, ale wartościowo to jest najwyższa pozycja, 343 tysiące w budżecie. Czyli jak niewiele, kosztuje wiele. Tak samo właśnie przy tych zasiłkach stałych i innych pozycjach. No ale niestety, no, przed tym też nie uciekniemy. Pan dyrektor skutecznie próbuje dochodzić środków od osób zobowiązanych do świadczenia wsparcia dla tych osób umieszczonych w placówkach pomocy społecznej i często to się bardzo dużym skutkiem udaje. No i tu również słowa najwyższego uznania i podziękowania zarówno dla pana dyrektora Mariusza Sydoruka, jak i jego zespołu, bo ta praca jest trudna, nie zawsze wdzięczna, rzetelna, ale naprawdę nie słychać tych głosów właśnie takich nagannych, głosów pretensji, żalów, czyli to świadczy o dobrym zespole, który rzeczywiście reaguje, jak wspominał pan Janek, na każdy sygnał, jaki się pojawia. Kiedy potrzeba, to oczywiście w danym miejscu szybko sprawa jest załatwiana. No kultura, no kilka słów dosłownie o kulturze, bo to jest no trochę zaszumnie powiedziane kultura i mam do siebie taki trochę żal, ale myślę, że w następnych latach będziemy to rozważać i będziemy jeszcze nad tym dyskutować i rozważyć, co jeszcze z tym można zrobić. Bo kultura, no kultura, szeroko pojęta kultura, a u nas w zasadzie biblioteka pełni tą funkcję całej kultury. Jest to trochę zbyt duże obciążenie, żeby obciążać bibliotekę tylko całą kulturą gminną. Jak państwo zauważycie i rozejrzycie się po ościennych gminach, nie ma gminy, w której by nie było domu kultury, czy centrum kultury, czy coś w tym rodzaju. Coś takiego mi się marzy. Będę chciał państwu proponować. Stosowne wnioski wpłynęły. Jeśli będą określone analizy, będę państwu proponował i rekomendował, jeśli będzie miało to uzasadnienie. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby i centrum gminy Biesiekierz, tak jak i Świeszyno, jak i Będzino, znacznie czasami uboższe gminy, miało swoje centrum kultury, czy swój dom kultury. No trudno, jeszcze nie mamy sprecyzowanego koncepcji, jakby to miało wyglądać. Ta koncepcja będzie się rodzić z państwa oczywiście udziałem. Koordynatorem i liderem tego rozwoju kulturalnego, o którym wspomniałem, oczywiście ta nasza biblioteka jest. Placówka ta wraz z filiami w szkołach w Świeminie i w Starych Bielicach znakomicie realizuje zadania statutowe i pozastatutowe, o których wspominałem.
posiada w swojej ofercie 23 zaprenumerowane czasopisma, 457 audiobooków. Wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną przystąpiła do projektu powiatowej czytelni e-booków Legini, jeszcze bardziej zwiększając liczbę dostępnych zasobów. Posiada w swoim zasobie 33 650 książek. W 2019 było to 33 500, w 2018 32 500. Także systematycznie biblioteka zwiększa swoje zasoby, a liczba czytelników kształtuje się na poziomie 1114 osób rocznie. Dopowiem tylko, że biblioteka to organizator właśnie, całe szczęście, to organizator wielu ciekawych imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi. Corocznie w rankingu Rzeczpospolitej, macie Państwo czasami okazję śledzić, zajmuje najwyższe pozycje. Od pierwszej do pozycji, po drugą, po trzecią. Rzeczywiście kosztem naprawdę znakomitego zespołu, bardzo aktywnej, dynamicznie i kreatywnej pani dyrektor. Dlatego pani dyrektor nie ma, ale dziękuję pani dyrektor za to, co w kulturze naszej gminnej robią i oczywiście podziękowania dla całego zespołu. Tak przechodząc do puenty, proszę Państwa, bo w sumie podsumowujemy zadania gminne, również i Rady Gminy. Rada Gminy w Biesiekierzu podejmowała w całym roku 2020 podejmowała działalność uchwałodawczą i w roku 2020 podjęto 61 uchwał, z czego połowa dotyczyła zmian w budżecie. No i to takie naturalne i zrozumiałe. I tych zmian będzie ciągle. Przypuszczam, że za niebawem spotkamy się jeszcze może końcem czerwca albo początkiem lipca, gdzie będziemy dokonywać może kolejnych zmian albo przyjmować określone programy. Mam tu na myśli oczywiście program Czyste Powietrze, które musimy jakby jeszcze przyjąć, żeby móc wydatkować określone środki. Proszę Państwa, no w realizacji przedstawionych tutaj Państwo celów, no pomocne są, niezbędne są takie zasady, które corocznie powtarzam i podkreślam, czyli koncentracja na wykorzystaniu funduszy zewnętrznych i odpowiedzialna, tu podkreślana przez przewodniczących komisji, odpowiedzialna polityka budżetowa i oczywiście dobra organizacja. Naturalnie najważniejsi w całym sukcesie, jak zawsze, są ludzie. Zarówno ci pracujący w urzędzie, tu były również podziękowania dla tych osób, jak i w gminnych jednostkach organizacyjnych i do nich również kieruję serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę i osiągane efekty. Tu mówiąc o koncentracji na wykorzystaniu funduszy, nie ma dzisiaj z nami pana Tomasza Chowatego, no niestety rehabilituje się i całe szczęście, bo rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze, ale to dzięki jego staranności, jego zabiegom pozyskujemy te zewnętrzne środki w takim, a nie innym rozmiarze. Również jest jeszcze pan Konrad, który również wspiera pana Tomasza. Także ten zespół naprawdę znakomicie realizuje od grantów sołeckie poprzez duże aplikowanie o duże środki. I za to również nieobecnemu, ale może nas oglądającemu, słuchającemu panu Tomaszowi Chowatemu, zastępcy wójta, bardzo serdecznie również dziękuję. To, o czym wspominał pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej i pani przewodnicząca Komisji Budżetowej. Odpowiedzialna polityka budżetowa. I tu też mówię do osób nieobecnych, nieobecnej, ale rzeczywiście wielkie słowa uznania i podziękowania za tą odpowiedzialną, efektywną politykę budżetową na ręce pani skarbnik Agnieszki Podgórskiej, bo rzeczywiście cały jej zespół, mimo tych trudnego okresu, mimo absencji chorobowych, mimo zwolnień, naprawdę mocno się spinał w tym roku, żeby wszystko przeprowadzić jak najstaranniej, żebyśmy mogli teraz efekty tego oglądać. No i tak jak wspomniałem, organizacja, no nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie dobra i sprawna organizacja zarówno całego urzędu, jak i jednostek organizacyjnych, no jak i często zastępująca mnie w przypadkach nieobecności, oczywiście pani sekretarz Moniki Tarnowskiej, no to jest taki praktycznie, ja to mogę nazwać takim marszałkiem urzędu, bo rzeczywiście nie ma sprawy, w której by nie uczestniczyła, wielu pracowników korzysta z jej pomocy i jej wiedzy i jest zawsze otwarta właśnie na tą pomoc. Dlatego bardzo również serdecznie pani sekretarz dziękuję. Podziękowania kieruję również do naszych współpracowników, to do Państwa radnych właśnie.
do wszystkich Państwa radnych, każdego z osobna, naprawdę całego serca, do sołtysów, którzy są to obecni, do członków rad sołeckich, którzy aktywnie działają. Gmina może się pochwalić również gronem serdecznych przyjaciół w różnych dziedzinach, sponsorów również, rodziców pracujących jako wolontariusze w szkołach, przedszkolu i wielu innych ludzi dobrych serc zaangażowanych w projekty społeczne i organizacje imprez, często czasami nawet dobroczynnych. Z całego serca dziękuję za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny, gminy Wisiekie, wszystkim Państwu i naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Proszę Państwa, kolejnym punktem jest debata nad przedstawionym raportem. Nikt z mieszkańców się nie zapisał na tę debatę. Zapraszam Państwa do dyskusji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę pani Martyna Ryfun. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy. Raport o stanie gminy, mimo że dla wielu jest niepotrzebną procedurą, jest dobrym pretekstem do dyskusji o najważniejszych problemach, wyzwaniach, ale też sukcesach lokalnych. Samorząd gminy jest bowiem jednostką najbliższą mieszkańcom i to na nim spoczywa najwięcej spraw wpływających na jakość naszego życia. Raport, który został nam przedstawiony przez pana wójta, to doskonała okazja, aby wspólnie z mieszkańcami zatrzymać się i zastanowić, w którym miejscu jesteśmy, z czym radzimy sobie dobrze, a gdzie czekają nas największe wyzwania i problemy. Niewątpliwie jednym z największych problemów w ubiegłym roku okazała się gospodarka odpadami. Wszyscy płacimy wysoką cenę za wywóz śmieci, ale jak już wielokrotnie Państwu mieszkańcom tłumaczyliśmy, na ten koszt ma wpływ wiele czynników, niezależnych też od nas. Pozostaje mieć nadzieję, że polityka państwa oraz systematyczna segregacja śmieci przez naszych mieszkańców doprowadzą do obniżenia tej ceny. Sytuacja ta jest cały czas monitorowana przez Urząd Gminy w Wisiekierzu. Pandemia koronawirusa zdominowała nasze życie w ubiegłym roku we wszystkich aspektach. Wielu z nas straciło swoich bliskich, utraciło dochody, straciło pracę czy zamykało swoje biznesy. Nikt z nas nie spodziewał się takiego kataklizmu, a śmiało możemy przecież tym słowem określić to, co dzieje się w Polsce i na świecie od lutego ubiegłego roku. W naszej gminie, jak już tutaj dzisiaj padało, pandemia również przeszkodziła w realizacji zaplanowanych działań i przedsięwzięć, jednak część z nich została zrealizowana, inne zaś wróciły do budżetu w tym roku. Cieszy zatem widok kompletnie zmodernizowanego starego parkingu w Wisiekierzu i choć centrum przesiadkowe wzbudziło wiele skrajnych emocji wśród mieszkańców, ze swojej strony pragnę Państwu powiedzieć, że wygląda ono fenomenalnie, jest nowoczesne, przyjazne mieszkańcom, spełnia założone funkcje i robi, kolokwialnie mówiąc, efekt wow. Dodam, że jest to również opinia gości, którzy odwiedzają naszą gminę. Bardzo ważną inwestycją była także przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wisiekierz-Parnowo, co ogromnie ułatwiło i udogodniło komunikację na tym odcinku. Tu również wspomnę o poprawie bezpieczeństwa w Świeminie, ponieważ w ubiegłym roku wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę jakości życia mieszkańców tej miejscowości. Do sukcesów należy też zaliczyć budowę nowych placów zabaw. W ubiegłym roku powstało ich 6, każdy z nich o wartości 50 tysięcy złotych. I wydawałoby się to kroplą w morzu całego budżetu, gdyby nie to, że jest to inwestycja, która znacząco poprawiła komfort życia naszych rodzin, przede wszystkim dzieci, które teraz mają bezpieczne i nowoczesne place zabaw do dyspozycji. Warto również wspomnieć o projektach skierowanych do mieszkańców, a finansowanych ze środków zewnętrznych. Szkoła Podstawowa imienia Marii Skłodowskiej-Curie realizowała w ubiegłym roku i realizuje jeszcze w tym roku projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych właśnie uczniów, takich jak kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, społeczne, obywatelskie, czy też takie jak inicjatywność i przedsiębiorczość. Projekt Dziecięca Radość realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisiekierzu to szansa na szeroką działalność świetlic i wiadomo już, że jest to działalność bardzo kreatywna i angażująca dzieci i młodzież. Oczywiście nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o działalności Lokalnego Ośrodka Rozwoju Edukacji dla Dorosłych w gminie Wisiekierz przy Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Świeminie. Mimo bardzo trudnych warunków epidemicznych, w jakich przyszło nam realizować ten projekt,
to koordynator projektu, pani dyrektor Renata Mankiewicz i my, animatorzy, naprawdę robimy wszystko, aby faktycznie poprawić jakość życia dorosłych mieszkańców naszej gminy, dać im szansę zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacje oraz dać okazję do wspólnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wszystkie nasze działania i sukcesy nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy Rady Gminy z Urzędem Gminy w Biesiekierzu, reprezentowanym przez pana wójta Andrzeja Leśniewicza, na którego ręce składam podziękowania. Optymizmem na przyszłość napawa także dobra współpraca z powiatem koszalińskim, który reprezentuje dzisiaj pani radna powiatu, pani Agnieszka Ławrynowicz. I za tę zgodność w podejmowaniu korzystnych decyzji dla gminy Biesiekierz i powiatu koszalińskiego serdecznie dziękuję. Trzymanie się wyznaczonej ścieżki w postaci drogi zrównoważonego rozwoju gminy, zasady celowości i efektywności wydatków, pozyskiwania funduszy zewnętrznych sprawia, że w naszej gminie możemy czuć się bezpiecznie, że wiemy, iż cały czas chcemy i będziemy się rozwijać, będziemy inwestować zarówno w te duże, jak i małe sołectwa. Planów na przyszłość mamy wiele, m.in. budowa Centrum Aktywności Społecznej w Starych Bielicach, marzenia o powstaniu Gminnego Centrum Kultury w Biesiekierzu. Z niecierpliwością czekamy także na ogłoszenie listy rankingowej w związku z pozyskaniem środków dla obszarów PPGR-owskich, z których, jeśli będzie taka możliwość, przebudujemy drogę gminną na odcinku droga wojewódzka nr 112 Parsowo-Świemino. Myślę, że wszyscy tutaj zgodzimy się, że każdy z nas dołoży wszelkich starań, aby w naszej gminie żyło się nam dobrze, bezpiecznie, komfortowo i przyjemnie. Kończąc swoją wypowiedź, pragnę podziękować pani skarbnik Agnieszce Podgórskiej, która trzyma nasz budżet w ryzach i nas czasami, panu wójtowi Andrzejowi Leśniewiczowi, pracownikom Urzędu Gminy w Biesiekierzu, dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz i pracownikom tych jednostek za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Martyno. Proszę, pani Grażyna Guzowska. Dziękuję panu wójtowi i państwu radnym za inwestycje zrealizowane w Biesiekierzu. Liczę na powstanie Centrum Kultury. I korzystając z okazji, że jestem przy głosie, bardzo dziękuję pani Dominice z Biura Rady Gminy za bardzo dobrą współpracę i życzliwość. Dziękuję pani Dominice. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Proszę, pani Ela Piekarska. Drodzy państwo, te wszystkie peany tak wpłynęły na mnie marzycielsko. Chciałabym dołączyć do grona koleżanek i kolegów, którzy też są przeszczęśliwi. Drodzy państwo, ja mam nadzieję, że tu koleżanka wymieniła, słyszeliśmy od przedmówców, to jest trudny czas, to był niesamowity egzamin i dla nas jako ludzi, i dla zrozumienia pewnych problemów. Jak pan wójt wspominał, nie wszystko tak było sielsko-anielsko, bo kłóciliśmy się okrutnie, każdy faksował, próbował do siebie zagrabić. Mi pozostaje mieć tylko nadzieję, panie wójcie, że ta druga połowa kadencji naszej będzie z uwzględnieniem oczywiście tych inwestycji, które były zaplanowane w budżecie, ale również bardzo bym prosiła, żeby nie tak jak u koleżanki Martyny na końcu były te małe sołectwa. Ja myślę, że czas, żeby te małe sołectwa, ich potrzeby naprawdę takie małe, a jednakże takie dojmujące, naprawdę od dłuższego czasu, wymagające rozwiązań, może niedużych, żeby to nie zawsze było. Wspaniale się stało, powiedzmy sobie, że to się zadziało, co się zadziało, panie wójcie. Natomiast proszę zauważyć, cięcia budżetowe dotyczyły właśnie tych wyczekiwanych w tych małych sołectwach inwestycji. Ja mam nadzieję, że te fundusze, po które państwo będziecie sięgać i my tutaj w swojej mądrości będziemy się przychylać do zrealizowania, żeby w naszej gminie dużo zaistniało, żeby pamiętać o tych naszych małych społecznościach, które wchodzą w skład tej naszej małej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? To może ja z tego miejsca chciałabym podziękować państwu przede wszystkim za tą pracę w tym trudnym czasie i tą zdalną taką, tak jak tutaj właśnie już padło, że
Kłóciliśmy się czasami, nie zgadzaliśmy, ale na koniec wszystko wychodziło tak, jak trzeba, czyli uchwały były podejmowane i szło to dosyć sprawnie, pomimo że się baliśmy tej zdalnej pracy. Myślę, że co niektórzy chcieliby jednak nawet już teraz przejść na tą zdalną, było może troszkę wygodniej, ale jednak takie spotkanie z wami to jest o wiele lepsze niż takie przez monitor. Także dziękuję Państwu za tą pracę, dziękuję przede wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, dziękuję pani Dominice Sterczyńskiej, która jest moją prawą ręką tutaj w doradztwie, w każdej jakby gestii z Rady Gminy. Dziękuję też kierownikom, dyrektorom jednostek wszystkich tutaj, a przede wszystkim dziękuję panu wójtowi Andrzejowi Leśniewiczowi, wicewójtowi Tomaszowi Hołowatemu, pani Agnieszce Podgórskiej, skarbnik naszej gminy i pani sekretarz Monice Tarnowskiej i pani radcy prawnej, której też często potrzebuje pomocy. Także dziękuję Państwu bardzo za tą ciężką pracę. Proszę pani Małgorzata Jabłońska-Bauer. Ja chciałam też podziękować wszystkim mieszkańcom całej gminy za to, że w tym trudnym roku poprzednim stare Bielice zostały w gminie Biesiekierz i miejmy nadzieję, że mieszkańcy chcą, aby dalej pozostały te. Co do sołectw, uważam, że zrównoważony rozwój jest prowadzony, bo i małe sołectwa, i większe sołectwa mają inwestycje i tak naprawdę nie wszyscy jesteśmy pokrzywdzeni, dlatego staramy się, żeby ten zrównoważony rozwój był dalej prowadzony w zależności od pozyskiwanych inwestycji, bo tylko i środków na te inwestycje, bo tylko to pozwoliło nam na to, że nasze drogi są utwardzone, nie kurzy się, dobrze nam się mieszka w tych, no i to odzwierciedla napływ mieszkańców, którzy budują się w naszej gminie. Bo w ślad za tym wiedzą, że wcześniej czy później na pewno się doczekają drogi, oświetlenia, ponieważ no, kondycja finansowa gminy jest dobra. Dobra jest dzięki mądrej polityce idąc od góry pana wójta, w ślad za tym urzędników, oczywiście nas radnych, gdzie pomimo wiadomo, że sprzecznych. Zresztą każdy ma prawo do własnego zdania. Gdybyśmy go nie mieli, to nie byłoby tak ciekawie, jak jest w tej chwili. Pani Dominice też chciałabym bardzo podziękować, bo jest zawsze do dyspozycji. No i cóż, i chciałabym życzyć sobie jako mieszkaniec Starych Bielic i wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom gminy Biesiekierz, aby było tak dalej, żebyśmy żyli zgodnie w inwestycjach, które są zaplanowane, a być może jeszcze w tych, które się nam wkrótce urodzą i które będziemy realizować dzięki funduszom unijnym, bo chyba będą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy. Proszę bardzo, panie wójcie. Dosłownie chyba ze dwa, trzy zdania, bo te wszystkie państwa opinie, no to rzeczywiście nieomal miód na nie tylko moje serce. To dla nas wszystkich taka laurka, bo rzeczywiście obiektywnie podsumowujemy to, co się zdarzyło, a są powody do dumy i do satysfakcji. Oczywiście nie braknie problemów, tu wspomniała pani Martyna również o problemie, który nas rzeczywiście bardzo mocno jakby tam dotykał w poprzednim roku, ale są pewne rozwiązania ustawodawcze, idą w tym kierunku. Pani sekretarz dzisiaj znalazła to w Gazecie Prawnej, że to ja już wspominałem również wcześniej, że będzie istniała możliwość, że gdyby w gospodarce odpadami pojawiły się jakieś niespodziewane zawirowania, to my jako Rada moglibyśmy temu przeciwdziałać. Będziemy mieli taką możliwość. My jako Rada, znaczy my, Państwo jako Rada, będziemy mieli szansę przeciwdziałania i reagowania na takie czy inne tendencje w gospodarce odpadami. Także poprzez to myślę, że ceny odpadów nie muszą wzrastać i nie wzrosną.
to mogę praktycznie zadeklarować. To prawda, będzie to od Państwa też zależało, ale absolutnie takie narzędzie będziemy mieli, żeby móc reagować właśnie na niebezpieczne tendencje, a być może, że tych tendencji nie będzie, ale nawet gdyby się coś pojawiło, to oczywiście tego. To, co i Pani Małgorzata, i Pani Elżbieta, no, pragnę zapewnić Pani Elu, że absolutnie rozwój, tak jak mówiliśmy, ten zrównoważony, równomierny będzie cały czas oczkiem w naszym głowie. To, że akurat gro środków w pewnym momencie, tutaj absolutnie nie ma co tu ukrywać Pani Małgorzato, bo poszedł w kierunku no, starej bielizny w dużej mierze, bo akurat niektóre projekty i środki były dedykowane. Tu akurat o szkole to się trudno dziwić, bo ta szkoła to jest inwestycja, która dotyczy praktycznie pół gminy w pewnym sensie sołectwa, zarówno Nowe Bielice, jak i Gniazdowo, jak i Stare Bielice. Także niektóre inwestycje to są takie inwestycje w całą gminę. One są na terenie akurat sołectwa Stare Bielice, ale dotyczą również całej gminy. Tak na przykład ta droga do Parnowa to nie tylko służy nam, ale i całej gminie, ale jeszcze i szerzej nawet. Ale pragnę zapewnić Pani Elu, że absolutnie tak. I są takie fajne prognozy i jaskółki, że te tereny właśnie dalej, tu z Panem Krzysztofem nawet rozmawialiśmy w przerwie, że środek inwestycji przesuwa się dalej już. To nie tylko Laski Koszalińskie, jak zauważycie, które się znakomicie już rozwijają i teraz te nasze działki, które zostały tamtego, będą zabudowane. To również ten teren, który zostawiliśmy, być może on nabierze na znaczeniu. Teren pod Tatów widzieliście, jak pięknie się, ale mam taką bardzo pozytywną informację, że nawet idąc dalej, czyli Kraśnik nosowo, w sensie tego tam naprzeciwko Hubertusa, gdzie Państwo jak przejeżdżacie, widzicie Kołszuski, jest 7 hektarów, gdzie bardzo poważnie jeden z inwestorów jest zainteresowany budową tak zwanego osiedla energooszczędnego, pasywnego. Naprawdę w projekcie wygląda to kapitalnie. Tam jest część nawet natury. To miało być takie fajne osiedle właśnie, prawie że wizytowe. Byłoby to dla nas powód do i dumy, i do satysfakcji, ale również przesunięcia środka ciężkości inwestycyjnego w innym kierunku. Nie wiem, czy to tajemnica, Pani Wenia wspominała, że i w Parsowie również pojawia się fundacja czy stowarzyszenie, które chce zainwestować w budowę domków jednorodzinnych i tak dalej. No cieszą taki ludzie, zauważcie, że co by nie mówić, ta pandemia miała swoje przykre i trudne konsekwencje, ale spowodowała to, że mieszkańcy dużych miast, przedsiębiorcy chcą trochę odsunąć się od miasta, znaleźć sobie teren, miejsce do życia i do pracy dużo spokojniejsze. Ta pandemia nauczyła nas, że kawałek tej ziemi, przestrzeni wokół nas jest tak bardzo ważny, że zamykanie się gdzieś tam w opłotkach takich wąskich to powoduje frustrację, depresję i inne rzeczy. Dlatego wierzę, że nasza gmina ma przeogromną szansę. Przy tym położeniu, przy tych szlakach komunikacyjnych, 6, 11, te nasze zmodernizowane drogi powiatowe, gdyby się udało, to popegeerowskie, to czekam na to niecierpliwie. No mam wielką, ogromną nadzieję. Codziennie próbuję zaglądać, czy tam się coś pojawiło, ale jestem przekonany, że tak się stanie. To praktycznie komunikacyjnie tamta część gminy będzie bardzo dobrze już rozwiązana. Jeśli Parsowo, Świemino, Warlino zostanie już rozwiązane komunikacyjnie, to inwestorzy będą chętnie przychodzić. Nasza gmina jest całkowicie zgazyfikowana, skanalizowana. Nie mówiąc o sąsiadach inaczej, ale mają jeszcze przed sobą wiele spraw tego typu kanalizacyjno-środowiskowych i tak dalej. My naprawdę jesteśmy otwarci, gmina jest przyjazna, otwarta na inwestorów, także widzę naszą gminę piękną i kapitalnie się rozwijającą we wszystkich jej miejscowościach i mniejszych i większych. Nie ma różnicy. Jeśli będzie możliwość rzeczywiście czegoś dobrego i wspaniałego w mniejszej miejscowości, absolutnie będziemy te inwestycje realizować. No i tak już puentując i kończąc, bo rzeczywiście miałem na początku to Państwu powiedzieć, bo te życzenia dla samorządu, dla Państwa. Tu tak przed Państwem leży taka właśnie zachodniopomorska ta książka. To dotyczy właśnie ponad 30-lecia samorządu gminy. I myślę, że tuż przed wakacjami ta książka będzie bardzo Państwu użyteczna, bo będziecie mogli zwiedzić województwo zachodniopomorskie, mając takie informacje o prawie większości gmin. Jest tam również i nasza gmina. Jest to aspekt i walor promocyjny i taki no, kulturalny i również dla turystów. Myślę, że i Państwo skorzystacie z tej książki, planując swoje wakacje, może tutaj na ziemi zachodniopomorskiej, pięknej zachodniopomorskiej. Powiat jest piękny, gmina piękna,
ale naprawdę z całego serca jeszcze raz dziękuję i myślę, że naprawdę tej zgodzie, o której mówiliśmy, zgoda, ta współpraca, wielokrotnie powtarzam, nie ma lepszego rozwiązania, to jest klucz. Możemy się kłócić, spierać, możemy różne decyzje podejmować, ale w efekcie decydujemy się na najlepsze rozwiązania i za to jeszcze raz dziękuję. I w tym miejscu, jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to... Z całego serca również dziękuję za tą współpracę, za tą mądrość właśnie Komisji Budżetowej, że razem możemy dalej pięknie budować. Dziękuję bardzo. Wiele słów padło również podziękowań dla pani Dominiki. No, wiecie, naprawdę ta skromna osoba w swojej skromności rzeczywiście próbuje sklejać, naprawdę łagodzić i łączyć czasami różne oceny i różne opinie. Potem możemy się różnić, możemy się zgadzać, ale szanujmy się nawzajem i rzeczywiście pani Dominika jest tą osobą, która z szacunkiem do każdego z nas, do każdego radnego, jeśli państwo macie akwarium, u nas w urzędzie też potrafi być takim kurierem, że obejdzie wszystkie stanowiska. Także jest osobą, która bardzo kapitalnie łączy. Pani Dominiko, dziękuję również bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę pani Małgorzata Jabłońska-Bauer. Jedno zdanie. Ja jeszcze chciałam w tych podziękowaniach podziękować bardzo mocno panu Witoldowi, bo gdyby nie on, to w zeszłym roku i w tym roku byśmy się po prostu nie oglądali i byśmy się nie spotykali. Także jeszcze raz dziękuję panie Witku za to, że nas pan tutaj, że tak pozwolił nam, żeby całym rokiem, żebyśmy się spotykali, podejmowali mądre decyzje i oczywiście dokąd trzeba, to proszę nas tak zaopiekowywać się nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za wsparcie, panie Witku. Także przechodzimy teraz już do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Wiesiekierz wotum zaufania. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Proszę państwa, nie będziemy robić już tutaj przerwy. Przechodzimy do tych dwóch zwykłych uchwał, które nam zostało. Jest to punkt 9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 148/4 oraz 148/1 położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Wiesiekierz. Projekt uchwały był przedstawiony państwu wraz z uzasadnieniem. Tam był z nami wtedy pan Filip Sokołowski, który przedstawił nam to urbanistycznie, jak wygląda. A tutaj poproszę teraz o parę słów panią Bogusię Klekociuk, żeby nam i mieszkańcom przedstawiła. Dzień dobry. Tak jak było, uchwała dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 148/4 i 148/1 położonych w obrębie Nowe Bielice. Jest to obszar około hektara 12. Obszar przedmiotowego planu zaznaczono pod teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej.
Celem sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest doprowadzenie aktu prawna miejscowego do zgodności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, uwzględniając aktualne potrzeby w zakresie gospodarki przestrzennej określone przez władze gminy, jak również zamierzenia właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach opracowanego planu. Zamierzenia inwestycyjne są zgodne ze studium. Uchwała intencyjna została podjęta 25 września 2020 roku. Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu zostały rozesłane pod koniec września 2020 roku. Wnioski do projektu planu można było składać mniej więcej do końca października 2020. Wnioski do projektu planu można było składać, tak jak powiedziałam, do końca października. Wpłynęło 10 wniosków od instytucji opiniujących i uzgadniających, natomiast nie wpłynęły żadne wnioski od osób fizycznych. Po etapie składania wniosków przygotowano projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które zostało przedłożone do zaopiniowania i uzgodnienia. Plan został uzyskał niezbędne przewidywane prawem uzgodnienia oraz opinie. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu miało miejsce w dniach od 16 marca do 7 kwietnia 2020 roku, 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy. 23 marca została zorganizowana dyskusja publiczna. Po zakończeniu wyłożenia do 29 kwietnia 2021 roku można było składać uwagi do projektu planu. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne uwagi, przygotowano projekt do uchwalenia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę, pan Krzysztof Krawczak. Tu może nie pytanie, bo pani Bogusia bardzo dokładnie wyjaśniła, tylko ja chciałbym powiedzieć, że to chodzi o obiekt Odyseja, bo tutaj tylko padło nazwy działek, tak żeby dla jaśniejszego zobrazowania, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za, kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Nowe Bielce, Stare Bielce i Parsowo do kategorii dróg gminnych. Ta uchwała też była na komisji wspólnej, przedstawiona państwu. Poproszę tu pana Jana Rodaka, kierownika Gminnych Służb Technicznych, o parę słów dla mieszkańców. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem to na komisjach, ta uchwała jest wynikiem państwa decyzji, czyli inwestycji. W związku z tym, żeby były i są prowadzone inwestycje na naszych drogach w Starych Bielicach, ulica Dębowa, Grabowa, Jesionowa. Robimy jakby aktualizację dróg naszych, bo one były drogami wewnętrznymi i wprowadzamy drogi publiczne. Tak samo zapis, który dotyczy miejscowości Nowe Bielice, ulica Parkowa. Również porządkujemy ten temat, bo tylko część tej drogi, która była budowana, była drogą publiczną. Wobec czego dodatkowe odcinki, które przynależały do inwestycji, wprowadzamy do dróg publicznych i stąd jest ten projekt uchwały. No i trzecim punktem, który żeśmy umieścili w tym projekcie uchwały, jest to, co wcześniej pan wójt powiedział, pozyskanie 3,5 kilometrów drogi w miejscowości Parsowo, w tym przekazaniu kaskadowym, ponieważ była to droga powiatowa. Tam jeszcze inne regulacje prawne, własności działek, wobec czego również tworzymy tą drogę gminną i stąd jest ten projekt uchwały i bardzo proszę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 10. Trybuna Obywatelska. Na Trybunę Obywatelską nikt z mieszkańców się nie zapisał. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. 11. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę pani Grażyna Guzowska.
Ja mam pytanie do pana kierownika służb technicznych. Czy wie, od kiedy rozpocznie się budowa dróg metodą płyt w Wysiekierzu? No, mogę powiedzieć, że nie wiem, ale nie byłoby to stosowne. Nie oczekuję. Nie, byłoby to niestosowne. Oczywiście po przeprowadzeniu przetargu, ten przetarg dopiero jest szykowany i w momencie, kiedy ten przetarg ogłosimy, wybierzemy wykonawcę, mam nadzieję, że nie będzie problemów tutaj z pozyskaniem takiego wykonawcy, bo rynek jest dosyć chłodny, aczkolwiek mam i takie sprzeczne informacje, że niestety pracownicy odchodzą od firm budowlanych. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem, że nie znając przyczyny porzucają pracę i nie pracują, ale bądźmy dobrej myśli. Ja myślę, że w okresie jesieni te inwestycje drogowe, budowy dróg z płyt JOMBO zostaną zrealizowane. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby? Proszę pani Eugenia Greiper. Ja mam pytanie a propos Parnówka, bo tam kiedyś mieszkańcy Parnówka złożyli takie pisma a propos, żeby im podłączyć gaz. I tak w zasadzie to nie do końca to zostało żadnej odpowiedzi, niczego. Oni tak teraz podpytują, czy jest jakaś możliwość, czy nie jest, co trzeba byłoby zrobić ewentualnie. Tak, pani radna, faktycznie żeśmy rozmawiali o tych miejscowościach, o miejscowości Cieszyn, Parnówko i jak najbardziej spotkaliśmy się tutaj z przedstawicielami gazowni koszalińskiej, podjęli takie działania i rozwiązanie jest takie, że w Cieszynie ze względu na to, że ilość mieszkańców, która zdeklarowała przyłączenie się do sieci gazowej, to podjęli budowę tego gazociągu. Natomiast jeśli chodzi o Parnowo, jak państwo wiecie, Parnówko, przepraszam, jak państwo wiecie, wszyscy przedsiębiorcy zawsze robią tak zwaną kalkulację, czyli ten efekt ekonomiczny. Zabrakło dosłownie 3 mieszkańców. Tak, tak. I rozmawialiśmy, jeżeli się zwiększy liczba mieszkańców, którzy zdeklarują przyłączenie się do sieci gazowej, to jak najbardziej mogą budować. Na tą chwilę odpowiedziano nam, że nie podejmą się takiego działania, ponieważ koszty inwestycyjne będą bardzo długo musiały się zwracać. Czystego powietrza nie można byłoby tam coś pomóc? Na tą chwilę jeszcze nie znam tego programu, więc dopiero jak go przyjmiecie państwo, to nie chciałbym się tu wypowiadać, bo może coś źle powiem. Ja tylko w uzupełnieniu. Czyste powietrze to jest wymiana piecy. To nic nie ma wspólnego z gazownictwem, gazyfikacją. Taki sam problem jest w Witolubiu, dalej od pana, od asfaltu. Tam ludzie też nie mają. Jest mniejsza, mieszka mniejszych, mniej zamieszkałych i jeżeli nie zwiększy się budownictwo w tym kierunku, to gazownia po prostu nie chce tego robić. I pisma, i tutaj monitorowanie z naszej strony, no niewiele też dały, tak? A czyste powietrze to jest wymiana piecy. Dwoje ludzi, tak? Dwoje ludzi. No dobrze, zamelduję się w tym. Znaczy zawsze istnieje możliwość korzystania z takiej butli. Ja samo swojego czasu korzystałem, to wychodzi nieco drożej niestety niż gaz sieci. Dlatego też jak ci pojawiła się szansa, szybko się wycofałem. Dlatego no to jest takie rozwiązanie mało. No rozumiemy, ale no niestety gazownia ma taką zasadę, że musi być to inwestycja, że iluś musi być umów podpisanych. Proszę jeszcze pani Monika Modła. Proszę bardzo. Ja też to, jeżeli już przy głosie jest pan Rodak, to mam pytanie. Chciałam podziękować w imieniu mieszkańców za nasze spowalniacze, które wywołały dużo kontrowersji, głównie u osób, które jeżdżą szybko na tych ulicach. Ale chciałam tutaj zapytać, czy to jest taka metoda, czy tak ma być, że każdy z nich jest inny. Innej wielkości, innego uniesienia. Jakby pan kierownik odpowiedział mi na to pytanie, bo to mnie bardzo interesuje. Szanowni państwo, jak no nie wszyscy państwo wiecie, bo zostało wykonanych przez firmę tą wykonawczą drogi, firmę Skańska, w ramach takiego warunków gwarancyjnych, oni wykonali 4 progi, które zostały jakby no reklamowane, że tak powiem, przez mieszkańców. W związku z tym musieliśmy pewne korekty zrobić.
a później w ramach moich środków, które posiadam, wykonaliśmy dodatkowe progi i one nieco się różnią, ale chcę zapewnić, że one są jednakowo skuteczne, bo jednakowo skuteczne i posiadają te parametry, które powinny posiadać. Ja wiem, że może to tak trochę inaczej wygląda, ale efekt naprawdę jest do osiągnięcia, bo miałem telefony, muszę nawet Państwu powiedzieć, że zostaliśmy zaskoczeni wnioskami o odszkodowania za zniszczone samochody. Takie wnioski były niestety nieuznane, bo nie ma powodu. Jest to obszar zabudowany, ograniczenie prędkości do 20 km. Więc nie ma możliwości uszkodzenia pojazdu. No niektórzy może próbowali coś wyłudzić, ale nie chciałbym tego słowa tutaj tak i kierować do tych osób, które to zrobiły. Jeżeli ta odpowiedź satysfakcjonuje, to okej. Okay. Nic więcej nie mogę zrobić. Dziękuję bardzo. A propos do pana Rodaka, jeżeli mogę. Poczekaj, Ela, chwileczkę, dobrze? Bo a propos tych progów zwalniających, to ja może bym tylko zaapelowała do mieszkańców, żeby oni naprawdę jeździli wolniej. Bo często poruszam się ulicą strefową, akurat w Starych Bielicach. No i nie oszukujmy się, jeżdżą kobiety i to przede wszystkim kobiety, które jeżdżą bardzo szybko między zwalniaczami. Wozy, no takie, powiedzmy, jakich ja nie posiadam. Czyli ja jadę rowerem, a one jeżdżą tak i jeżdżą bardzo szybko, bardzo szybko. I spotykam panią później pod szkołą. I tak się zastanawiam, czy chciałaby, że jakby jej dziecko wyszło, ktoś ją potrąci między tymi zwalniaczami. Bo naprawdę prędkości są niesamowite, nie? Tak, i jest ich dużo. Proszę, Ela Piekarska. Pani przewodnicząca, tylko jedno słowo, Elu. To dotyczy nie tylko Starych czy Nowych Bielic, to dotyczy wszystkich mieszkańców naszej gminy. Takie rajdy praktycznie dotyczą każdej miejscowości, zarówno Janek i w Kraśniku, tak jak i w Jazdowie, tak jak i w innych miejscach. To nasi mieszkańcy często, mimo ograniczeń, naprawdę nie stosują się. Policja no nie zdoła, no po prostu możemy prosić, błagać i postulować o kulturę jazdy. Bo no tutaj no naprawdę no nie ma sposobu na tych, no chyba żeby tyle policji było, żeby wychwytywała. Ale rzeczywiście jest to taka praktyka bardzo naganna i powszechna niestety. Może zastosować atrapy radarów. To działało. U mnie śmietnik taką funkcję spełniał. Proszę mi wierzyć, hamowali. Później słyszałam niewybredne słowa, ale to tak mimochodem. Panie Rodaku kochany, ja tak powiem panu. Bardzo panu dziękuję wreszcie za tą numerację mojej miejscowości, tych kolonii. Proszę mi wierzyć, czekaliśmy na to bardzo długo, jesteśmy bardzo zadowoleni. A poza tym, panie Rodak, jeszcze chciałam podziękować za te płyty przed przyjazdem kolejowym, bo moi mieszkańcy też jeżdżą. Bardzo mile są zaskoczeni. Takie słowa wpadły. Chwała za to. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję za pierwszą część, a za drugą mniej, dlatego że jest to działanie kolei państwowej PKP, ale tak, znaczy nie, no my żeśmy rozmawiali o tym jak najbardziej na spotkaniach i to było gdzieś tam pośrednio nasze działanie, ale wykonawstwo było ze strony PKP, dlatego że to jest pas przynależący do PKP, tak? Ale cieszymy się z tego faktu, że mieszkańcy zadowoleni i się zwiększyło bezpieczeństwo jak najbardziej. Czy jeszcze... Jeszcze jak jest pan, panie Janku, to chciałabym... Ja dzisiaj tam jechałam właśnie, jadąc na sesję i stwierdziłam, że jeszcze po dwa trzeba by było z jednej, z drugiej strony dołożyć. Więc proszę pilotować wyrównywanie dziur, które będą powstawały. I tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, za krótko, tak jak mówisz. Jak mogę... odnieść się do państwa. Proszę. Jak mogę się odnieść no, do tematu bezpieczeństwa. I szanowni mieszkańcy i szanowni radni, ile byśmy progów nie postawili, ile byśmy znaków nie postawili, bezpieczeństwo to jest rozumna jazda, tak, na odpowiednim gazie i szanowanie siebie samego. Naprawdę, ile byśmy znaków nie postawili i progów, jednym się to podoba, innym się nie podoba. Miejmy na uwadze również, że chcemy mieć bardzo ładne drogi, a jednocześnie poprzez progi powodujemy, że stan techniczny naszych pojazdów ulega zniszczeniu, no bo za każdym razem przejeżdżając przez ten próg, ten samochód tak odbiera obciążenia. Być może
Ja znam przypadek z Koszalina, gdzie są wysepki i niestety sam bym został pod pojazdem, bo omija tą wysepkę. Czyli wiecie państwo, to taka zmiana. No, ale oczywiście, co będzie w naszej mocy i ile będzie oczekiwań możliwych do zrealizowania, to będziemy te progi stawiać, jak najbardziej. Będziemy to rozstrzygać w taki sposób, żeby może nie wszystkich, ale jakąś część mieszkańców zadowolić. Jedni będą, powiem potocznie, psioczyć, inni będą zadowoleni, ale będziemy to realizować, tak? To dziękujemy panu kierownikowi już. Pani Bernadeta Tomczak, krótko proszę. Ja do pana wójta z pytaniem, prośbą, nie wiem jak to nazwać. Co z moją starą świetlicą? Czy będzie jakieś mieszkanie, bo mnie już mieszkańcy tak atakują, że nie jeden, nie dwóch, już kolejka jest, każdy by chciał to z tego mieszkanie zrobić, tak. Tak, tak, za grosze kupić i on wyremontuje. My w tej chwili zleciliśmy rzeczoznawcy o cenę właśnie zarówno tego budynku przy drodze, to nie chcę tam nazwiska wymieniać, żeby się nie narazić na ten żółty budynek przy drodze wojewódzkiej obecnie i również tutaj tego w Parasowie, żeby móc skorzystać z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy jakby w trakcie oceny tych substancji, żeby można było odpowiednio później aplikować i ewentualnie uzyskać dofinansowanie. Chyba 15 jest jeszcze takie dodatkowe szkolenie dotyczące wsparcia i dofinansowań z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to przyjazny bank właśnie dla tego typu inwestycji. I tylko to nas na razie wstrzymuje. Nie. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Proszę państwa, myślę, że już teraz to już wyczerpaliśmy i punkt 11, no to przejdźmy do 12, proszę. Firmino Warnino? No nie powtórzę, ale jakaś firma aż z Torunia. Nie pamiętam nazwy teraz, bo proszę. Janek, sprawdzę. Ale sprawdzę, nawet dzisiaj jeszcze będę wiedział. Następne pytanie, wspomniał mi też o inwestycjach budownictwa mieszkaniowego w Parasowo i tam Kraśnik. A co ze strefą oddziaływania elektrowni wiatrowej? Jak pan się sytuacja przedstawia, bo to mówię, w części gminy jest zakaz budowy w ogóle budownictwa jednorodzinnego i mieszkaniowego. Także jak można, to prosiłbym o informację. Dziękuję. Już pani Monika opowie, co prawda trochę ja interesuję się tym problemem. Zwracaliśmy się do różnych instytucji, łącznie z ministerstwem. Ciągle nam odpowiadają, że ma być się nowelizowana ustawa, która projekt ustawy już jest w komisjach i z tych naszych deklaracji odpowiedzi, bo gdzieś te odpowiedzi mam nie wziąłem ze sobą, że prawdopodobnie albo w połowie roku, albo na jesieni miałaby być znowelizowana. Mówi się o odejściu od tego 10H, chce się zatrzymać, zachować jakby minimalną odległość 500 metrów, a o reszcie, o konkretnej odległości miałyby decydować między innymi właśnie rady gminy. Trochę nie bardzo mi się ten pomysł podoba, bo znowu zrzuci na nas jakieś konsultacyjne sprawy, które wywołają odpowiednie. Wolę, żeby to było ustawowo uregulowana, określona odległość, ale na pewno dotarło to do wielu decydentów, że tego typu ustawa hamuje rozwój budownictwa mieszkaniowego. I to dotyczy bardzo wielu samorządów i problem jest bardzo głośny. I myślę, że jeśli nie w tym półroczu, no to na pewno na jesień przewidywana jest nowelizacja tej ustawy i ona umożliwi tą zabudowę. Ale jeszcze w szczegółach, bo pani Monika będzie widziała, że budowa, rozbudowa, dobudowa jest możliwa, ale proszę pani Moniko, może jeszcze kilka szczegółów. Na dzień dzisiejszy, bo tu już pan wójt powiedział o tym, co może nas czekać, jakie są zmiany, jakie są propozycje. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Wiadomo, że mamy plany miejscowe, w których są oddziaływania wiatrakowe, gdzie były kiedyś wskazane miejsca budowy wiatraków. Wiemy, że na dzień dzisiejszy w naszej gminie nie ma pozwoleń, oprócz Parnowa, w którym są budowane obecnie wiatraki, takich pozwoleń na budowę, które ograniczałyby nam możliwość postawienia domów. Jest taka sytuacja otóż w tej chwili, że mamy oddziaływanie na przykład gminy Świeszyno na Nowe Bielice, na Laski, ale nie przesądza to o tym, żeby nie wystąpić o warunki zabudowy, gdy pojawia się trwała zabudowa.
I my z naszej strony jako z urzędu po wielu konsultacjach, zasięgnięciu wielu opinii i oparciu się na ustawie wiatrakowej, planowaniu przestrzennym i jeszcze innym, wydaliśmy decyzję o warunkach zabudowy, które zostały podważone przez starostwo, ale samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy naszej i są wydawane pozwolenia na budowę. Gdyż o czym przesądza budownictwo? O tym, że ten wiatrak, mimo który jest w planie zagospodarowania przestrzennego wskazany, a nie ma pozwolenia na budowę, po tym jak powstanie dom, przesądza o tym, że on już nigdy nie powstanie, bo odległość nie zostanie zachowana. Co nam się udaje, to mieszkańcom wychodzimy naprzeciw. Mamy sytuację, które mówiliśmy, do 2019 roku wydawaliśmy decyzje na starych zasadach i były. Teraz jest nowe, tak jak mówię, też nowe po 2019, jakby byliśmy unieruchomieni. Ale idziemy w dobrym kierunku. Każemy mieszkańcom, prosimy, można się dowiadywać o warunki zabudowy składać. Tak jak mówię, jeżeli jest ścisła zabudowa, nie jest to w szczerym polu, jest co do obronienia na tą chwilę. Tak, bo w naszej gminie po prostu nie mamy parnowo. Parnowo jest oddziaływanie tutaj, mówię indywidualnie, już mieszkańcy muszą się dowiadywać. Jeżeli przejdą uprawnienia na Radę Gminy 500 metrów i stała zabudowa bądź rozbudowa siedliska, to będziecie Państwo podejmować tą decyzję. Myślę, że widać, w którym kierunku idzie rozwój nasza gmina, że idzie nie bardziej ku farmom wiatrowym, a bardziej ku zabudowom wielorodzinnym i rodzinnym. Te tereny, kiedy kiedyś były dla nas informacyjnym pokazywały, że no nie będzie na nich nic. Dzisiaj się zmieniła całkowicie perspektywa po roku czasu covidowym. Widzimy, że w tych miejscach, gdzie nie miało być w ogóle zabudowy, idzie zabudowa, tak? Więc ze strony Urzędu Gminy ustawodawca dopuścił jeszcze możliwość przez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Daje nam rok czasu, żeby dokonać zmian w planie i wtedy rzeczywiście tego typu budownictwo mogłoby być realizowane, niezależnie właśnie od tych ustawowych ustaw wiatrakowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tym układzie to już były wolne wnioski i zapytania. Także chyba, że jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytanie. Ale myślę, że nie, bo już wyczerpaliśmy temat całkowicie. Przechodzimy do ostatniego punktu. Jest to zakończenie obrad 30. sesji Rady Gminy w Wiesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 30. sesji Rady Gminy w Wiesiekierzu. Dziękuję Państwu bardzo.